Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiadomo, o której nas oglądacie, ale w każdym razie witam was na podcaście, gdzie mówimy raczej bez tabu, tak jak jest naprawdę. I dzisiaj jest ze mną człowiek zwany Wiking i tak naprawdę kto się kryje pod nazwą Wiking? Dzień dobry, nazywam się Paweł Pawlak. Nice. Paweł Pawlak. Ale kim jest stary Paweł Pawlak? Bo w zasadzie ja cię znam z branży fitness, sportów i tak dalej. Natomiast wtedy byłeś trochę chudszy, potem byłeś coraz większy i ostatni raz, kiedy pamiętam, że cię oglądałem, to było jak podnosiłeś 300 kilo i chłostałeś się po twarzy. To, ale to był zajebisty filmik, mi się strasznie to podobało. Więc na początek na pewno będę chciał poznać tego Pawła. Nie? W zasadzie skąd przychodzi, ale jak wiecie, generalnie u mnie jest trochę tak, że zaczynamy od pytań, których raczej nie znamy, więc przygotowałem klasycznie talię, wylosujemy sobie pytanko i rozegramy. Wybierz sobie, Pawle, kartę, którą chcesz. Co zrobię, jeśli wiem, że się uda? Dokładnie to, co robię teraz, bo wiem, że się uda. Mhm. No, ale to jest zajebiste pytanie, nie? W sensie, bo ty robisz zupełnie inne rzeczy niż to, co ja cię kojarzyłem. Co robisz właściwie teraz? To właśnie nas, odpowiedź na to pytanie nas wprowadza właśnie do tego pierwszego pytania, więc daleko tu nie, wiesz, nie wybiegniemy. Mhm. Bo wiesz, to jest taka pozorna tak naprawdę tylko różnica. My się poznaliśmy, to znaczy zaczęliśmy wiedzieć o swoim istnieniu, jak jeszcze działałem właśnie w branży fitness, działałem pod innym brandem, który budowałem, gdzie trenowaliśmy trójboistów, nie? I robiliśmy też trochę tam przygotowania siłowego do innych sportów, ale to raczej marginalne było, nie? I teraz to, czym się dzisiaj zajmuję, to się klasyfikuje jako hipnoterapia, czyli praca za pomocą hipnozy z ludzkim umysłem, żeby rozwiązywać różne problemy, które się po drodze pojawiają i rozwijać prawdziwy, wiesz, pełny potencjał danej osoby, która do ciebie trafia. Czyli pracujemy z podświadomością, nie? Zmieniamy pewne schematy, automatyzmy, które działają po stronie podświadomej, tak aby mieć ten efekt, którego sobie dana osoba życzy. I ja zacząłem to robić z tego względu, że po pierwsze nie radziłem sobie ze swoim życiem, nie? I szukałem narzędzia, które zadziała, które zmieni to, co się dzieje u mnie, a dwa, że zauważyłem, że u chłopaków, których trenowałem, ten mental jest najważniejszy. Bo co z tego, że chłop przetrenuje pół roku czy rok naprawdę ciężko, jak jedzie na przykład na zawody i ma osrane pory, nie? I zamiast robić to, do czego został wytrenowany, to robi jakieś głupoty, nie? Albo z innej strony, co z tego, że ja się zmużnę nad fajnym programem treningowym, jak na przykład gość nie jest w stanie go przejść, bo ciągle jest coś, nie? Bo nie jest w stanie się zorganizować, zdyscyplinować i tak dalej. Więc szukałem też rozwiązania na te wszystkie problemy u swoich zawodników i w zupełnie jakby naturalny sposób po prostu przeszedłem z trenowania ludzi na, wiesz, na sali za pomocą programu treningowego i sztangi przez do trenowania ludzi mentalnie, nie? Zobaczyłem, że to jest po prostu jakby, wiesz, ważniejszy etap, nie? Czy jakby zrobisz tylko tyle, na ile ci pozwoli ciało, a ciało ci pozwoli tylko na tyle, na ile jesteś mentalnie przygotowany, nie? Więc idźmy do źródła i popracujmy nad tym, co jest na początku drabinki, nie? Dokładnie. Więc tak wyglądało jakby to przejście. Plus po drodze zauważyłem, że jak pracujesz ze sportowcami na tych głębszych poziomach umysłu, to tak naprawdę nie pracujesz w ogóle nad sportem, nie? Pracujesz nad dzieciństwem, pracujesz nad relacjami, pracujesz nad przekonaniami. To są bardzo uniwersalne tematy, które manifestują się akurat w sporcie u sportowców, nie? Ale czy ty pracujesz ze sportowcem, czy z przedsiębiorcą, czy z osobą, która gdzieś się pnie po szczeblach kariery, czy z osobą, która chce być bardziej ogarnięta w relacjach, to tak naprawdę te schematy są te same, więc to jest uniwersalne. I w naturalny sposób po prostu ze specjalizacji w sporcie zacząłem pracować z każdym tak naprawdę, kto takiej pomocy potrzebuje i kto czuje, że to dla niego jest, wiesz, rozwiązanie, nie? Wiesz co, ja akurat a propos właśnie hipnoterapii i w ogóle pracy z podświadomością i ogólnie ze wszystkimi mechanizmami związanymi z umysłem, to nawet z Krzyśkiem mieliśmy wczoraj taką rozmowę, bo też się mnie pytał, czy on też mógłby takie rzeczy robić. Ja uważam, że
zagłębianie się w tą wiedzę, jak pracować z własnym umysłem oraz jak działa w ogóle umysł, jest tak naprawdę dla każdej dokładnie branży, bo każdy z tego wyciągnie różne mechanizmy, które będą mu pomagać jeszcze być skuteczniejszym, bo nie oszukujmy się, w większości pracujemy i jakby reagujemy w środowisku z innymi ludźmi, tworzymy społeczności i to jest jakby niezaprzeczalne. Tak samo jak, wiesz, chcesz, nie wiem, robić hajs, chcesz robić cokolwiek, no to po drugiej stronie zawsze jest człowiek, więc musisz wiedzieć, jak on funkcjonuje, żeby tworzyć między nim choćby nawet pomoc, więc każdemu człowiekowi takie umiejętności są moim zdaniem też potrzebne. Ale to jest zabawne, bo widzę, że powiedzmy, wyszliśmy z podobnych działek życiowych i poszliśmy w podobnych kierunkach, znaczy inaczej, wykorzystując podobne metody, tak, bo ja z treningu poszedłem akurat bardziej w trening medyczny, by problemy bólowe, no a stamtąd wiadomo, jak się w pewnym momencie stykasz z tym, to jakby ból często jest problemem tutaj, szczególnie ludzie, którzy przychodzą z bólem w tych czasach, no to pandemia, kryzys, różne tego typu rzeczy, no to nagle się okazuje, że ten ból nie jest stricte fizyczny, tak? A że ciało przed motoryką musi czuć, no to jak czuje tutaj, tak się też będzie zachowywać, nie? Więc to jest fajne. Natomiast powiedz mi w takim razie, pójdziemy sobie do takich prostych rzeczy, takich bardziej precyzyjnych. Jak to wyglądało właśnie ten wejście w ten świat, powiedzmy, pracy z umysłem? W bardzo prosty sposób. Ja prowadząc tą pierwszą działalność, zacząłem po prostu obserwować u siebie mnóstwo różnych, wiesz, problemów, które wyłaziły. Prokrastynacja, odkładanie na później, schematy takie, że na przykład, wiesz, bałem się przeczytać maila od klienta, żeby, wiesz, bo bałem się, że mu się coś nie podoba, że zostanę oceniony, lęki przed, wiesz, porażką, odwlekanie na później, wymyślanie tysiąca różnych rzeczy dookoła, wiesz, mnóstwo takich okresów, totalnie niechęci do wszystkiego, część ludzi nawet, wiesz, stwierdzała, że to są objawy depresji i tak dalej. Do tego weszły, wiesz, na którymś etapie życia się pojawił jeszcze alkohol, pojawił się koks, nie? I ogromne długi. I teraz, wiesz, ja mam umysł dość mocno analityczny. Przepraszam, to było przy okazji właśnie tamtej poprzedniej działalności, tak? Tak. Wiesz, parę lat temu, nie? Mam umysł dość mocno analityczny i raczej się zawsze uważałem za osobę, wiesz, inteligentną i wnikliwie myślącą. I ja w ogóle nie rozumiałem tego, jak to się dzieje, nie? Na zasadzie, czemu, skoro znam na przykład schemat działania alkoholu czy koksu i wiem, co mi to robi, i wiem, dlaczego tego, wiesz, dlaczego w to wpadam, to czemu w to wpadam? Dlaczego, skoro chcę coś robić, to nie mam siły czy chęci, żeby to robić? Dlaczego, skoro nie chcę czegoś robić, to i tak to robię i za każdym razem wydaje mi się, że będzie inaczej, a powielam znowu ten sam schemat, nie? To dla mnie było totalnie nielogiczne, nie? Czemu tak jest? Czemu, skoro rozumiem, to nadal się to dzieje? Jak to zmienić, nie? I wiesz, próbowałem znaleźć na to rozwiązanie. I tak jak, wiesz, każdy, bierzesz internet, bierzesz książki, robisz kursy, słuchasz mądrych ludzi, nie? I wszędzie się dowiadujesz, że wiesz, że potrzebna jest samodyscyplina, że potrzebna jest samokontrola, więc robisz te listy zadań, odkrywasz swoją głęboką motywację, budujesz różne schematy postępowania, budujesz swoje procedury, rytuały, nie? I wiesz, jesteś w stanie tydzień, dwa, trzy pociągnąć i być faktycznie tym, kim chcesz być, a potem znowu coś się zawsze dzieje, albo z zewnątrz, albo z wewnątrz, że się wypierdalasz na łopatki i lecisz od nowa ten sam schemat i znowu się miesiąc albo dwa zbierasz po to, żeby znowu powtórzyć manewr z dwutygodniowym trzymaniem się planu i znowu rozjazdem i widzisz, że się, cholera, kręcisz w kółko i tylko się czujesz coraz gorzej, masz coraz gorsze efekty i zamiast się wszystko, żeby poprawiało, to lecisz w dół, nie? Więc wszystkie metody, które poznawałem, nie dały mi żadnego spełnienia, nie dały mi żadnej poprawy, której oczekiwałem, nie? Szpal licho nawet rezultaty na zewnątrz, ale to, jak ja się czułem sam ze sobą, a uwierz mi, jak patrzyłem w lustro, to widziałem słabego śmiecia, który po prostu nie umie się wziąć w garść i gardziłem sobą, nie? I właśnie w tamtym okresie trafiłem pierwszy raz na hipnozę, nie? Mimo, że wtedy nie do końca w takie rzeczy wierzyłem, bo wiadomo, jak tam się hipnoza, wiesz, kojarzy z różnymi tymi filmowymi mitami, nie, machanie jakimś tam gównem przed oczami i tak dalej. Ale trafiłem, wiesz, na człowieka, który pracował właśnie za pomocą hipnozy i powiedział mi, że, wiesz, źródłem, znaczy sposobem na to, żeby wyjść z tego bagna, będzie przede wszystkim przełamanie schematu, powrót do startów, bo te wszystkie problemy też dotyczyły sfery sportowej,
mimo że trenowałem, wiesz, ludzi, to przestałem sam regularnie trenować, przestałem startować, do tego jeszcze mi weszły, wiesz, różne lęki, na zasadzie, wiesz, syndrom oszusta, że jak pojadę, wystartuję, zrobię za słabe wyniki, to będą mówić w internecie, że jestem chujnie trener. I do tego też, wiesz, to co mówiłem wcześniej, tak jak u chłopaków, u mnie też głowa puszczała przy dużych ciężarach, trzeba było się, wiesz, mega po prostu hype'ować, żeby wyrobić ciężar, a i tak nie zawsze to działało. No i teraz trafiam na tą hipnozę i za sprawą tej interwencji w ciągu kilku tygodni robię formę życia, startując z totalnego gruzu, przechodzę mega wymagający plan treningowy, jadę na zawody i robię swoje PR-y. I mówię, ty, o co tu kurwa chodzi? Czemu ja przez parę lat próbowałem siłowo zrobić coś z miernym efektem, a tutaj zadziała się jakaś dziwna rzecz, której nie do końca rozumiem i zrobiłem. Tak na logikę to musi oznaczać, że wszystko to, czego użyłem, to jest przecież we mnie, nie? Tak. Przecież to moje ciało to zrobiło, to mój umysł się czuł inaczej, nie? Mówię, chcę to umieć, nie? Tak. Chcę to umieć, nie? Chcę zrozumieć, jak to działa, więc zostałem po prostu totalnej obsesji. Zacząłem pochłaniać wszystko, co mogłem na temat, wiesz, umysłu podświadomego, na temat hipnozy. Zrobiłem też kurs w ogóle zawodowy, nie? 100 godzin indywidualnych, wiesz, indywidualnego kursu z hipnoterapii i tak dalej. Pochłonąłem mnóstwo literatury, nie tylko z hipnozy, ale też, wiesz, z terapii klasycznej, psychologii i różnych innych odjechanych tematów. I zacząłem budować przede wszystkim model dla siebie, nie? Bo chciałem raz, że to umieć, a dwa, że chciałem być samowystarczalny. Bo wiesz, jestem raczej typem takiego urodzonego buntownika, jak mi mówili, że nie jestem w stanie zrobić tego samodzielnie, co jest na sesji, to mówię, okej, czyli chcesz ode mnie wyciągnąć siano, nie? Mówię, tak, na pewno się da, nie? No i chciałem mieć też niezawodność, bo wiesz, temat sportowy bardzo łatwo poszedł, ale na przykład, nie wiem, temat alkoholu nie do końca, nie? Ja, wiesz, nigdy nie piłem w taki sposób, że musiałem codziennie ładować, ale na przykład, wiesz, raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie, czy raz na trzy tygodnie był po prostu wyskok, gdzie mnie dwie doby nie było, nie? Znaczy w ogóle tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że wiesz, pod kątem fizyczności miałeś już background i tu trzeba było tu odpalić pewne rzeczy, bo tam to szybko wróciło, nie? Tak. Więc to też jakby wydaje mi się, że ludzie po drugiej stronie muszą też usłyszeć, bo czasami ktoś pomyśli, dobra, za hipnozę, że mi jutro dźwigam 300 kilo, nie? Jak wikinga, nigdy, nie, wiesz, tak, nie? To było po paru latach w sporcie, nie? No, ale... No, a co z tym alkoholem właśnie? Ten problem na przykład, wiesz, wracał, nie? Pomimo, wiesz, tego, co poznałem na kursach, czy co ktoś mi tam zrobił, to wracało, nie? Cztery razy miałem powrót, wiesz, problemu tutaj z tym związanego, więc, wiesz, potrzebowałem narzędzia, które jest niezawodne, albo przynajmniej potrzebowałem zrozumieć, jak to działa wszystko, nie? Więc to był okres po prostu tak naprawdę roku czy dwóch, non-stop pracy, non-stop testowania na sobie, testowania na swoich zawodnikach też, na zasadzie, wiesz, siadaj, będziesz hipnotyzowany, co? Cicho, kurwa, śpi, nie? Lecimy z tematem, nie? Tak. Ale co? Jajco, nie? Będziemy ci prać głowę. Także chłopaki nie mieli w ogóle wyjścia, nie? Za co jestem bardzo wdzięczny, że wytrwali, że wytrwali, bo się mnóstwo, no, wtedy się nauczyłem. Trzeba uczyć, nie? Tak. I wiesz, zacząłem zauważać, jak to dokładnie działa, że jest to trochę głębsze, trochę inaczej działa niż wielu ludzi, wiesz, tłumaczy. Wmontowałem z tego zwarty system, wziąłem parę elementów z różnych szkół, dołożyłem rzeczy, które sam wykminiłem i po prostu ułożyłem to w pewien proces, nie? Który okazało się, że jest na tyle powtarzalny, że możesz to zastosować w każdej branży, nie? Bo po prostu umysł jako sam konstrukt jest dość uniwersalny, po prostu do różnych celów używamy tego umysłu, tak. Ale on na tym najgłębszym poziomie u każdego działa na bazie kilku podstawowych zasad, nie? A potem na to dopiero wchodzą różne indywidualne różnice, nie? Wiesz, osobowość, tendencje i tak dalej, ale to jest dopiero później, nie? Jak kumasz, jak to funkcjonuje na tym najgłębszym poziomie, to sprawa zaczyna być prosta, ale żeby dojść do tego etapu, trzeba było przerobić właśnie mnóstwo prób i błędów, własnego doświadczenia, no, innych problemów. Ludzi. Różnorakich, tak? Si. No, więc tak to wyglądało, nie? Historia tego, czym się zajmuję, dlaczego się tym zajmuję i jak się tym zajmuję. W zasadzie masz już tak, że możesz powiedzieć, że z większością tych rzeczy się już uporałeś, albo już tak, wiesz? A mimo wszystko, bo to, co ja zauważyłem na przykład w pracy, to no, mózg działa też na zasadzie takiego treningu i wiele terapii zapomina o tym, że nawet jeżeli
przeprowadzisz, powiedzmy, pewien reset systemu, nie? I, mhm. i to musisz często odbudować pewne rzeczy, tą adaptację na bodźce, mhm. nie? Jeżeli ktoś, nie wiem, miał jakieś skłonności i tak dalej, no to teraz nie tylko jakby program trzeba zmienić, ale trzeba go systematycznie, to jest tak jak wiesz, jak z pewnością siebie, nie? Od razu ktoś nie wyjdzie przed 10 tysięcy osób, tylko najpierw trzeba go zaadoptować do, ok, zresetowaliśmy mhm. system, to teraz czas się nauczyć tej cechy, nie? Tego mhm. nowego programu i stopniowo go krok po kroku, tak. wiesz, wytrenować, nie? Więc ja uważam, że bardzo często wiele, powiedzmy, rodzajów terapii takich, psycho i tak dalej, nie mają tego komponentu treningu, mhm. Także mentalnego, więc nawet często, jeżeli chodzi o hipnozę, to się spotykają z tym, że ktoś przychodził, bach, efekt jakiś ma być, i nie ma, nie wiem, albo zadania domowego, albo jakiegoś mhm. przemyślanego procesu tak. dla tej osoby, nie? To jest właśnie element, który musiałem wprowadzić do modelu, bo też zauważyłem, że tego brakuje i to właśnie bardzo fajnie można na przykładzie sztangi zrobić, nie? Wiesz, mhm. powiedzmy, że bierzemy trójboistę, który ma problem z wyciskaniem leżąc, nie? Powiedzmy, mhm. że chce wycisnąć 150 kg, ale kiedy podchodzi do tego ciężaru, to zaczyna panikować. 140 robi ładnie, mhm. ale 150 już robi koślawo, bo jest po prostu zesrany w gacie z jakiegoś tak. powodu. My sobie zrobimy sesję. Cofniemy się do prawdziwej przyczyny tego lęku, bo ona w ogóle nie jest związana to ze sztangą, mhm. tylko coś tam się wydarzyło w dalekiej przeszłości. Naprawimy to i sprawimy, że ten człowiek nie reaguje lękowo na bodziec sztanga 150 tak, kg. Tak, tak, tak. Tylko to nie znaczy, że on może się położyć i założyć 200 kg na sztangę. Zgadza się. To znaczy, że może zrobić 150, może 152,5. Mhm. I to dotyczy każdego tematu. Wiesz, pracuję z prokrastynacją. Mhm. Za prokrastynacją zawsze kryje się jakiś lęk, przekonanie albo schemat. Nigdy mhm. nie chodzi o lenistwo. Nie ma czegoś takiego w ogóle jak lenistwo. I teraz wiesz, odblokowujesz człowieka mhm. i zadajesz mu pytanie, słuchaj stary, ile ty masz produktywnego czasu w ciągu dnia? Mhm. No godzina może będzie, nie? To mówię, teraz uwolniliśmy pewne lęki, które stały za tą prokrastynacją, ale to nie znaczy, że od jutra masz planować 12 godzin produktywnej pracy, bo się rozpierdolisz o ścianę mhm. i wrócisz do tego, co było. Jutro masz zrobić godzinę 15 pracy, nie więcej. Nie? Mhm. Ja to nazywam zasadą treningu, nie? No tak, dokładnie w ten sposób. Czyli to, że usuwasz pewną blokadę na poziomie mentalnym, nie oznacza, że automatycznie masz skill, który pozwala ci być na jakimś poziomie, tylko to oznacza tyle, że możesz ten skill teraz wytrenować, bo nic nie stoi ci na przeszkodzie. Albo w ogóle możesz to zrobić, albo możesz zrobić to szybciej niż bez tej pracy mentalnej. Nie? No zgadza się. Ja to akurat swoim podopiecznym i kursantom też tłumaczę, że wiesz, każdy ma swoją strategię bezpieczną. W mhm. jakimś celu się w niej zablokował. Tak. No i teraz wiesz, wjeżdżanie z buta w tą strategię bezpieczną, no nie jest najlepszym pomysłem, nie? Ale jakby mu pokażemy, że słuchaj, jest środowisko, już nie ma przeszkód i można zrobić taki krok i będzie to wymagało takiej mhm. takiej drogi, no to automatycznie adaptujemy i mózg mówi, okej, czuję się bezpiecznie i otwiera się mhm. na wiele nowych możliwości. Dobra, a słuchaj, w takim razie wróćmy, jakie były twoje lęki? O Jezu, swoje wszelakie. Bo to pewnie już miało początek bardzo, bardzo dawno temu. Wszystko ma początek bardzo dawno temu. Każdy problem jest z dzieciństwa, nie? Każdy mhm. jeden. Nawet jeżeli dany problem się zaczyna w wieku dorosłym, to dlatego ta sytuacja taki na ciebie miała wpływ, bo był już program z dzieciństwa, mhm. który sprawił, że tak, a nie inaczej traktujesz tę sytuację. Więc to wszystko się zaczyna w pierwszych kilku albo kilkunastu latach życia, nie? Mhm. Słuchaj, lęki. Lęki przed oceną. Lęki mhm. przed tym, że się okaże, że jestem jednak, nie nadaje się do czegoś. Lęk przed porażką, nie? Jakie jeszcze lęki? Lęk przed samotnością. Lęk przed obnażeniem się, nie? Wiesz, mhm. tego typu rzeczy. Miałem mnóstwo różnych lęków, nie? Nie wiem, czy jest sens w ogóle je nazywać. Efekt był taki, że po prostu byłem sparaliżowany, jeżeli chodzi o działanie i cały czas robiłem wszystko, żeby mhm. nie działać, bo jeżeli, wiesz, boisz się tego, że może zostać oceniony, że może ci nie wyjść, u mnie to było na przykład mocno pokojarzone z brakiem akceptacji ojca. Mhm. No, mój ojciec był, wiesz, typem takiego, wiesz, zimnego skurwiela, w ogóle, wiesz, niedostępnego emocjonalnie, który nigdy w życiu, wiesz, nie uronił łzy i którego nie szło zadowolić, nie? Mhm. Wiesz, 99% z testu przyniosłeś, to była zjeba, że nie przyniosłeś 100%, nie? No tak. Ja oczywiście wiem, że wiesz, że on chciał dla mnie dobrze, chciał po prostu, wiesz, przygotować mnie na ten brutalny i bezwzględny świat, bo w takim mhm. świecie on żył.
Więc nie ma jakby złych intencji, tylko wiesz, z perspektywy dziecka to wygląda trochę inaczej, nie? I kiedy masz 7 lat i wiesz, i stary cię opierdala, że nie byłeś perfekcyjny, to może nie do końca cię to zmotywować do pracy, tylko sprawić, że będziesz na przykład się bał rzeczy trudnych, mhm, albo bał się porażki, bo to oznacza, że tata mnie nie akceptuje, może mnie nawet nie kocha, nie? Tak. Co jest stanem zagrożenia dla dziecka, bo jak nie masz akceptacji, miłości rodzica, to nie masz opieki, jak nie masz opieki, to zginiesz, bo cię wpierdolą wilcy, kurwa, mhm, albo inni ludzie cię zabiją, nie? No to jest tak. Ewolucyjnie, nie? Więc wiesz, jeżeli coś takiego ci się montuje w głowie, to lepiej jest bezpieczniej nie podejmować, mhm, pewnych wyzwań czy działań, odwlekać od siebie, wiesz, różnego rodzaju zadania, żeby nie ryzykować, że znowu się tak poczujesz, jak wtedy, kiedy miałeś 7 lat i myślałeś, mhm, że tata będzie dumny, a był zły, nie? Mhm. To wszystko ma, wiesz, ogromny wpływ, nie? No tak, ale to, bo tam, wiesz, z jednej strony pojawia się panika, mhm, odczucia samotności, mhm, i tak naprawdę... żal i obwinianie siebie, mhm, nie? A myślisz, że, bo też mówisz ojcu, że był, to teraz, mhm, macie inną relację? Już go w nami nie ma. Okay. Mój ojciec zmarł, jak miałem 19 lat bodaj. Okej, okay. To wtedy jak szedłeś na studia pewnie, nie? Jo. Bo ty w ogóle byłeś też na inżynierze w tym czasie, bo ty studia inżynierskie kończyłeś, dobrze? Znaczy nie skończyłem studiów, robiłem 2 lata architektury, mhm, na Politechnice Poznańskiej. Okej. Okay. I się wyautowałem stamtąd. A w jakich relacjach zakończyliście wasze? Z ojcem? Mhm. Zdążyłem mu powiedzieć, że moje serce zdążyło powiedzieć, bo wtedy jeszcze tego nie do końca czułem. Tak naprawdę niedawno sobie zdałem sprawę, co ja wtedy mu powiedziałem. Ale zdążyłem mu, wiesz, powiedzieć, że nie żałuję niczego i że jestem dumny z tego, kim jestem i że uważam, że zrobił dobrą robotę jako ojciec, nie? Mhm. Pomimo wszystkich tych, wiesz, tematów, które się pomiędzy nami działy. Mhm. A myślisz, że ten taki mały Paweł w tobie odpuścił mu ten żal? Czyli, że jakby... Po prostu inaczej, ja widzę, z czego to wynika, mhm, nie? Ja rozumiem już teraz dokładnie te schematy. Tak. Mhm. No ale też, wiesz, rozumienie często jest z tego poziomu podświadomego, nie? A często w nas siedzi jeszcze tam, mhm, głęboko w piwnicy ten mały chłopiec, nie? Który... Nie, no, jest różnica pomiędzy posiadaniem koncepcji, a poczuciem tego na fundamentalnym, no, poziomie, nie? Także, wiesz, ja mam to poczute, nie? Mhm. Mam to poczute, także, wiesz, tutaj żadnego żalu i problemu nie ma, nie? A jak wyglądało to, jak to pierwszy raz tak poczułeś, nie? To był zestaw wielu procesów, nie? Mhm. Jakby, wiesz, ja całą robotę, która faktycznie miała na mnie wpływ, na głębokim poziomie, to była robota zrobiona w transie. Mhm. Czy to w ramach tego, co nazywamy sobie roboczo hipnozą, czy to w transie z używaniem, wiesz, psychodelików, nie? To była jedyna robota, która miała faktycznie na mnie wpływ i dlatego się zajmuję tym, czym się zajmuję, nie? Czy było pierwsze psychodeliki, czy trans? Najpierw długo praca, dużo pracy własnej i z kimś w transie zupełnie na czysto, dopiero potem były psychodeliki. Mhm. Jak byś ocenił te dwie sfery, jak wchodzisz w trans podczas, mhm, wiesz, psychodelików, a samemu? Wszystko zależy, kto wchodzi, nie? Mhm. Bo dostałem kilka na przykład takich opinii, że zrobienie transu ze mną, gdzie, mhm, ja prowadzę, było mocniejszym doświadczeniem niż na przykład ayahuasca dla kogoś, a ja z kolei z drugiej strony nie potrafię sobie wyobrazić tego, żeby trans na trzeźwo był choćby, wiesz, w ułamku tak mocny jak, wiesz, jak psychodeliki. Aha. Więc wszystko zależy od tego, kto pyta i kto doświadcza, nie? Mhm. Natomiast to są jakby dwie różne rzeczy, ale jednocześnie te same, nie? Ale na przykład nie próbowałeś dojść do tego samego stanu, który miałeś w psychodelikach, na, powiedzmy, na trzeźwo? Próbowałem. I bez rezultatu? Znaczy inaczej, to jest zupełnie inaczej, nie? W sposób zupełnie inaczej. Okej. Ja to po prostu patrzę na to tak, że wiesz, jak pracujesz w transie, to może cię albo ktoś prowadzić, albo sam siebie prowadzisz. Mhm. Jak pracujesz z roślinami, nazwijmy sobie roślinami mocy, żeby mieć, wiesz, fajny, mhm, zamiennik. Jak pracujesz z roślinami mocy, to one cię prowadzą w tym transie, nie? Mhm. I to jakby, wiesz, ja doświadczałem psychodelików. Jak, w jakimś zakresie masz, jeszcze zależy z jaką medycyną, nie? Z którą, mhm, substancją. Wiesz, psylocybina, czyli grzyby, są raczej takie, że nie ponegocjujesz sobie, nie? Tylko, wiesz, jeszcze zależnie od gatunku, nie? Na przykład, wiesz, golden teachery robią taką robotę, że cię chwytają po prostu za łeb, wkładają ci, wiesz, głowę do kibla i tak długo spłukują, aż po prostu nie zrozumiesz, nie? Tematu. Meskalina, czyli, wiesz, San Pedro czy Peyotl,
Generalnie, wiesz, ten duch, którego nazywamy Mescalito, on jest raczej taki miętki, taki, wiesz, można się z nim pogadać, można poprosić o pokazanie pewnych rzeczy, poprosić o pokazanie trochę inaczej, nie? Wiesz, ayahuasca to jest trochę jak przejaw na takim dzikim zwierzęciu, nie? Czasami łapiesz takie connection i to jest coś niesamowitego, że wiesz, masz po prostu, czujesz, że kontrolujesz bestię, ale tak naprawdę ona wszystko kontroluje, ale czujesz się w tym bezpiecznie, a momentami po prostu, wiesz, miota tobą jak, wiesz, jak szatan, nie? Także, wiesz, wszystko zależy, jaka medycyna, w jaki sposób jest, wiesz, ceremonia prowadzona. Bo to jest inna sprawa, że wiesz, wszystkie moje kontakty z psychodelikami były w formie, wiesz, rytualnej, w formie po prostu, wiesz, szamańskiej ceremonii, nie? W tradycyjny sposób, nie? Nigdy nie zażywałem rekreacyjnie, samodzielnie, w mieszkaniu. Zawsze to było, wiesz, w akompaniamencie, wiesz, całego rytuału, odpowiednich pieśni, zachowania całej tej, wiesz, kolejności, rytualnego przygotowania tego i tak dalej, no, nie? Czyli miałeś swojego szamana. Tak. Bardzo fajnie. To w zasadzie, jak już jesteśmy przy takich rytualnych sprawach, to co cię ściągnęło do rytualnych spraw? Dostałem po prostu, poczułem, że jest moment, nie? Bo raczej... Inaczej, całe życie się bałem psychodelików, nie? Wiesz, potrafiłem lecieć z tematem, wiesz, z kokainą, z MDMA, z amfetaminą, nie? Wiesz, ale jak myślałem o tym, żeby zjeść grzyby, to miałem, wiesz, miałem kurwa dreszcze na plecach, się, co nie? Wyjdzie z ciebie. Tym bardziej, że miałem też, wiesz, gdzieś tam w młodości dwa takie doświadczenia, gdzie jakieś, wiesz, dziwne piguły ktoś przyniósł i one były trochę takie psychodeliczne, że, wiesz, miałeś mocne wizuale za zamkniętymi oczami, nie? I to był dla mnie strasznie nieprzyjemny stan, bo w ogóle nie umiałem tego obsługiwać i to dwa razy były bad tripy po prostu, nie? Że chciałem, żeby to się skończyło, co jeszcze mocniej napędzało ten lęk. Ale miałem po prostu taki, wiesz, nie wiadomo skąd lęk przed ogólnie psychodelikami, ale miałem też taką myśl, jak się ktoś pojawi, kto mnie w tym poprowadzi, komu zaufam, to jo, nie? To zrobimy robotę. I się pojawiła taka osoba znikąd. No i to nie do końca znikąd, nie? Tego człowieka poznałem dość wcześnie w swoim, wiesz, dorosłym życiu. W ogóle nie zrozumiałem tego, co robił, uznałem, że debil. A po paru latach po prostu miałem jeszcze jeden temat, taki, wiesz, bardzo osobisty, w którym po prostu no, nie byłem w stanie się otworzyć przed nikim, żeby mi pomógł to przepracować. A wobec niego poczułem, że z jakichś względów mogę z nim o tym pogadać, nie? Okay. I wiesz, zdzwoniłem się z nim po, kurde, 6 czy 7 latach i mówię, słuchaj, mam taki, a taki problem, nie? W sensie, że mam problem, o którym nikomu jeszcze nie mówiłem, czuję, że mogę powiedzieć tobie, nie? No okej, to dawaj, nie? Wiesz, opowiedziałem mu co, jak mówię, kurwa, mordo, też to miałem, nie? Ja mówię, o, nie, wiesz, zrozumiane intuicja, byłem, nie? Wiesz, wtedy zaczynałem doświadczać dopiero, jak potężna jest intuicja i czucie, nie, w ogóle. No i się okazało, że wiesz, że gość dużo więcej ciekawych rzeczy robi, nie. Także wiesz, to on mnie po prostu w ten świat wprowadził, no ma, wiesz, naście lat w tym doświadczenia i po prostu przy nim się czułem, wiesz, na tyle bezpiecznie, żeby spróbować i na pierwszy ogień w ogóle, wiesz, właśnie dostałem grzyby. Tak. I mnie wmieliło, nie, po prostu. No. Ciężko mi powiedzieć, bo ja akurat żadnych psychodelików nigdy nie miałem, bo też mam jakiś taki bardziej lęk, bym powiedział, nie? Że jakby po tej drugiej stronie i bardziej zawsze kontekst transów i takich, wiesz, gdzie ja mam kontrolę, gdzie płyniemy i tak dalej, bardziej jakby było to z tej strony. Natomiast jakby... Mam taką myśl na ten temat, że po prostu przychodzi moment, bo widzę, że po prostu, wiesz, gdybym zaczął doświadczać tych stanów wcześniej, to w ogóle bym ich nie zrozumiał. Nie byłbym ich w stanie tak wykorzystać, jak teraz jestem w stanie wykorzystywać to, czego doświadczam, nie? Bo cała ta zbudowana baza po prostu sprawiła, że wiesz, nie? Że zupełnie, to jest zupełnie inne doświadczenie, nie? Bo gdzieś tam mi na przykład z tyłu głowy siedziało takie poczucie, dobra, wprowadzam chemię gdzieś tam w swój łeb, gdzie nie mam nad tym kontroli i wiesz, a z drugiej strony pracuję nad tym, żeby boostować swój mózg, nie? I co, jak to wszystko spierdoli, nie? I dla mnie to był zawsze ten typ lęku, nie? Że nie wiem, co się stanie, jak mój organizm pewnie może zareagować finalnie na to wszystko, nie? Z punktu widzenia zdrowotnego. Ale mówisz, że szamanizm, nie? Co się tam kryje dalej, oprócz medycyny takiej i kwiatów mocy? Wiesz co, ja szamanizm rozumiem w bardzo prosty sposób. Szamanizm to jest próba poradzenia sobie z różnymi tematami bez technologii.
Mhm. Wiesz, jakby technologię mamy teraz, po rewolucji przemysłowej, nie? Ale całą historię ludzkości nie mieliśmy takich dobrodziejstw, jak mamy dzisiaj, ale ludzie mieli te same problemy i musieli sobie w jakiś sposób poradzić z chorobami, z samopoczuciem, z high performance w pewien sposób, tak, wiesz, o co chodzi, z odpowiedzią na różne pytania filozoficzne czy osobiste i metodą prób i błędów dochodzili po prostu do różnych rzeczy, do różnych procedur. I na tym polega tak naprawdę szamanizm, nie? Mhm. I co ciekawe, to jest to, że w każdej części świata, gdzie powstał szamanizm, a był prawie wszędzie, ludzie zupełnie niezależnie od siebie doszli dokładnie do tych samych technik i do tego samego rozumienia rzeczy. Tylko nazywali to inaczej. Nawet nie do końca. Wiesz, jeżeli popatrzysz na to, jak pracują, wiesz, szamani z Ameryki Północnej, jak pracują szamani na Syberii, oni mają te same technologie. Wiesz, jest dusza, dusza może, wiesz, się podzielić na kawałki, te kawałki mogą zostać w różnych wymiarach, czasami trzeba duszę wcalić. Na całym świecie szamani robią to samo. I teraz tu się pojawia pytanie, czy wiesz, czy przez parę tysięcy lat ludzie opracowywali rzeczy, które tak naprawdę nie istnieją? Tak, no i ma to ogólnie tyle jest to lat. Zajebiście, no. Kurwa, bezczelne w ogóle, wiesz, podejście, nie? No. Takie, no, wiesz, coś w tym musi być, nie? I oczywiście niektóre tematy możemy dzisiaj rozumieć inaczej dzięki temu, że wiesz, że nauka zrobiła niesamowite, wiesz, postępy w rozumieniu fizyki, chemii i tak dalej, ale części nadal nie potrafimy wyjaśnić, nie? Ja często, wiesz, mówię o tym, zobacz, jeżeli chodzi o fizykę, badamy sobie ruchy ciał niebieskich, nie? I dochodzimy do takiego momentu, gdzie, wiesz, sprawdzamy, jak poruszają się gwiazdy w naszej galaktyce i tak jak mniej więcej rokujemy, że ta galaktyka ma ważyć, to nam się, kurwa, nie zgadza, jak ona się szybko kręci. I to nie, że tam, wiesz, o 5% się nie zgadza, co może się równać z tym, że może niedokładnie policzyliśmy skład tej galaktyki, tylko 3/4 masy brakuje. No tak. I jesteśmy gotowi naukowo przyjąć, wiesz, hipotezę o tym, że jest coś takie jak ciemna energia, czy ciemna masa, tak? Której nie jesteśmy w stanie niczym zbadać, bo nie wchodzi w interakcję w żaden sposób z materią, poza tym, że wytwarza pole grawitacyjne. I to jest okej. Okay. Ale jak na przykład masz spojrzeć na szamana z dżungli, który gada z duchami, to tych duchów nie ma. Przecież nauka, wiesz, nie potwierdza, że są duchy. Tak, tylko, że tak. Kurwa, nauka nie ma niczego do potwierdzania. Nauka jedynie zajmuje się obserwacją rzeczywistości. Nauka może co najwyżej coś obalić. Nie? Zgadza się. I ja bardzo wierzę w to, że jesteśmy w okresie, gdzie zbliżają się wielkie zaślubiny rozwoju duchowego czy duchowości z nauką. I myślę, że to będą piękne czasy, kiedy, wiesz, wiele rzeczy będziemy w stanie ułożyć w liczby czy w pewne modele, które do tej pory byliśmy w stanie tylko, wiesz, poprzez doświadczyć poprzez właśnie na przykład rytuał, nie? Wiesz, szamanizm to też jest pewna procedura działania. Jeżeli zrobisz pewne rzeczy, to pewne konsekwencje tego będą. I w tym momencie tak naprawdę nie ma znaczenia, jaka jest natura tych rzeczy. Bo stary, wiesz, jeżeli ja porozmawiam z jakąś mocą, tak, żeby dostać pewien efekt, albo żebym zrozumiał pewne tematy, dzięki czemu będę mógł pewne rzeczy w swoim życiu zrobić, i to się dzieje, to jakie to ma znaczenie, czy ta energia obiektywnie istnieje poza mną, czy ja gadam z jakimś aspektem mojej podświadomości, przypisując jej jakieś zewnętrzne istnienie, tak? Nie ma to znaczenia. Nie. Możesz to nazwać też, że to jest placebo. Zajebiście. Ale dokładnie, no. Dlaczego my się kłócimy o naturę tych rzeczy? Jakie to ma znaczenie? Skoro, wiesz, robię pewną procedurę i się czuję lepiej, robię pewną procedurę i osiągam pewny efekt i jest to replikowalne, to mnie to nie interesuje, czym to dokładnie jest, nie? Tak, znaczy, wiesz, mi się wydaje, że najgorsze jest to, że nie ma tutaj raczej dialogu, ani podjęcia próby zrozumienia, tylko jest dobra, nie i chuj tak zwane, nie? Czyli jest totalne, a teraz jednak, tak jak powiedziałeś, mamy masę ludzi z różnych tak naprawdę dyscyplin, gdzie możemy mówić o szamanizmie, możemy mówić o kinezjologii, medycynie chińskiej, ajurwedyjskiej i tak dalej. I w pewnym momencie, jak czytam te wszystkie, powiedzmy, dzieła tych medycyn, to wszystko, tak jak mówię, często mi się sprzęga do kupy w wielu kwestiach. Powtarzalne efekty, tak jak mówisz, są, tak? Tylko teraz, żeby zamiast zadać sobie pytanie, no dobra, to pomyślmy lepiej, jakie mechanizmy za tym zachodzą. A teraz, jak są takie osoby, które szukają tych mechanizmów, albo też próbują tworzyć dalej, rozwijać cokolwiek z tych konceptów, no to jakby ciła się ich po łebie.
od razu na wejściu, nie? A trzeba sobie powiedzieć, że nie każdy ma na tyle jaj w życiu, żeby okej, przyjąłem pewien koncept. To jest jak ja się śmieję, jak właśnie z modelem właśnie pracy z ciałem, naprawiania ludzi i tak dalej, nie? Czy to jest fizjoterapia, czy właśnie bardziej psychoterapia i tak dalej. No to jednak jest taki problem, że przychodzi gość, który jest być może kumaty i tak dalej, ale ma jakieś takie swoje wewnętrzne lęki i teraz przychodzi do niego bardziej doświadczona osoba i go ciuła po łebie, więc ten człowiek nawet nie zacznie rozwijać jakichś metod, a nawet jeżeli ma talent do nich, no to on zgasi ten talent albo przestanie w ogóle totalnie to robić. Zamiast pozwolić sobie na to, dobra, oddajmy jakąś część zasobów, środków w ogóle na to, żeby dobra, spróbujmy to zrozumieć. Chociaż prawdopodobnie do tego nigdy nie dojdzie, przynajmniej w najbliższym czasie, ale tak jak mówisz, z drugiej strony technologia się rozwija i być może czekamy na ten moment styczności tego wszystkiego, nie? Bo znowu, z drugiej strony, ja tak samo jestem raczej osobą, która lubi się brać tak zwanie pod chuja, nie? I nawet jeżeli robię różne, eksploruję różne metody, bo sam lubię chodzić na różnego rodzaju dziwne, bardziej lub mniej szkolenia, żeby się dowiedzieć, co ktoś ma do powiedzenia, poeksperymentować z tym, to słuchaj, no nagle biorę i mówię, okej, to mi działa, ale też nie zaszkodzi wziąć się pod kuja czasami i zobaczyć, co przyniesie cała, nie wiem, terapia, jak z kimś pracuję, nie? I mogę sobie zapisać na przykład przed terapią, co mi, nie wiem, coś podpowiada, co to może być z tych wniosków, a potem zajmę się taką, powiedzmy, klasycznym podejściem, albo co mi ta osoba powie, nie? I nagle wychodzi to, że jednak myśleliśmy w ten sam sposób, albo doszło do tych samych wniosków, nie? Tylko że jakby znowu w świecie tego nie wytłumaczymy. Mi się podoba, że właśnie tak jak ty na przykład, nie? Że są osoby, które przestają bać się mówić o takich rzeczach w sieci otwarcie, bo raczej mamy takie skrajne środowiska. Bo zobacz, że mamy albo odjechanych ludzi w kosmos i oni są tylko we wszechświecie, albo mamy ludzi za bardzo uziemionych i kentarzys. Bo wiadomo, świat duchowy też może być ucieczką. No tak, to są wszystko pułapki, nie? No zgadza się. I to do tego, wiesz, możesz sobie powiedzieć, no ale przecież wszystkie te duchowe rzeczy, że to jest dobre i tak dalej, ale z drugiej strony po coś tu jesteś, nie? I jak się nie zagłębić, nawet nie wiem, ktoś mówi, no ja uwielbiam medytować, ja już tam z wszechświatem jestem połączony, nie? Mówię, ale jakby pierwsze cztery czakry mówią od uziemienia, ciało fizyczne i problemy fizyczne, a dopiero potem tam, jeżeli ktoś, wiesz, jedzie na kolejny uzdrowicielski wyjazd i nie ma go w domu, nie zajmuje się dziećmi, czyli ucieka od problemów normalnych, tak, nie? Tak, bo to jest, wiesz, to jest po prostu pułapka. Każdy system ma pułapki, nie? I wiesz, to się łączy też z tym, co przed chwilą powiedziałeś, nie? Wiesz, branie się pod chuja, czy sceptycyzm, nie? Tak naprawdę na tym polega szamanizm też, nie? Taki prawdziwy szamanizm to jest bycie ogromnym sceptykiem. To nie jest to, że wiesz, nażresz się grzybów, zobaczysz rzeczy i we wszystko wierzysz, co zobaczysz. Tak, tak, tak. Tylko poddajesz wszystko w wątpliwość, nie? Wiesz, z perspektywy takiego, wiesz, starego szamanizmu, to możesz powiedzieć, że tak, różne moce lubią się podszywać pod różne inne moce, więc trzeba uważać, w czym wchodzisz w pakty i tak dalej. Ale z perspektywy znowu zachodniego umysłu można to popatrzeć. Jest ogromna różnica pomiędzy intuicją a twoimi lękami na przykład. Tak, no. Natomiast odczuwana jest bardzo subtelnie. I to jest ogromna sztuka, żeby się nauczyć, co idzie faktycznie ze strony serca, a co jest projekcją twoich lęków, schematów i programów. Więc widzisz, mówimy o tym samym, ale tłumaczymy sobie to w różny sposób. Tak samo szamanizm to jest wieczne uważanie na różnego rodzaju pułapki. Bo tak jak mówisz, rozwój duchowy i materia są pułapkami, w które możesz wpaść. I każda pułapka ma jeszcze pułapki w pułapkach i tak dalej, nie? Wiesz, możesz wpaść właśnie w ten klimat, że jesteś, wiesz, już tak rozwinięty, że cię tematy nie dotyczą. Tak, tak. Przecież to jest 100% ego. Oczywiście. Więc tak, jaki to jest rozwój, nie? Wiesz, o co chodzi. Czy możesz właśnie uciekać? To może być narkotykiem, wiesz. Medycyna też może być narkotykiem. Oczywiście. Można, wiesz, chlać ayahuaskę po to, żeby się czuć po prostu wyjebanym, bo stary, wiesz,
jak już przejdziesz przez temat lękowy, nie? Mhm. I się przyzwyczaisz do tego, jak wygląda percepcja, to to jest zajebisty stan, nie? Tak. Wiesz, to jest w ogóle inny świat. Widzisz zupełnie inną głębię. Od mhm. tego też się można uzależnić, nie? Ale więc... nie można być wiecznie oświeconym też. Nie będziesz cały czas w tym stanie. Mhm. I to nie... Bo tak, chodzi o integrację, nie? Tak. Tego wszystkiego, więc wiesz, znowu, szamanizm, przynajmniej taki, jak ja znam, to jest w stanie jedną nogą tu, drugą nogą tu i posuwanie się do przodu, integrowanie tego wszystkiego, nie? Nie mhm. chodzi w tym o to, żeby, wiesz, siedzieć cały dzień w transie, wiesz, z białkami oczu wywalonymi na wierzchu i gadanie z różnymi dziwnymi mocami, mhm. czymkolwiek one są, tylko chodzi o to, żebyś, wiesz, tworzył, nie? Tak, tak, tak. No, tak jak mówię, nie? Jakby z drugiej strony, jakby po coś się znalazłeś w tym miejscu, tak. Po coś masz to ciało, bo jeżeli, wiesz, jeżeli miałbyś być tylko po to, żeby już być tą duszą, no to po co jakby tu schodzić? Mhm. A jaka jest twoja koncepcja w tym kontekście? Wiesz co, ja mam... Moja koncepcja wygląda tak i podkreślam, to jest tylko model, który dla mnie działa. Mhm. Jeżeli dla kogoś będzie korzystny, to fajnie, ale to nie jest jakby, wiesz, coś na zasadzie tak to działa, uwierzcie mhm. mi, tylko z mojej perspektywy, z moich doświadczeń wygląda to mniej więcej tak mhm. I wydaje mi się, że ma to mhm. sens, nie? Więc to jest no ty, jest to tylko tyle. Model, który cię wspiera, nie? To jest tylko tyle, nie? Wiesz, po pierwsze, ja trochę odwracam model, nie? Bo my lubimy jako ludzie myśleć, że wiesz, jestem człowiekiem, mam duszę. Mhm. Ja patrzę na to w ten sposób, dusza ma mnie tak, tak, bardziej, tak, no. nie? I wiesz, z wyższej perspektywy być może jest tak, że jesteśmy wysłani tutaj do tej rzeczywistości mhm. przez swojego, wiesz, ducha, tak? Mhm. Gdzie stajemy się cząstką tego ducha, po to, żeby doświadczyć pewnych rzeczy, które są możliwe do doświadczenia w po prostu materialnej rzeczywistości, gdzie jest czas, przestrzeń i mhm. żeby się czegoś nowego nauczyć, musisz mieć czystą kartę, więc masz albo odcięte, albo ograniczone wspomnienia mhm. dotyczące tego, co było wcześniej. Nie? Mhm. Oczywiście w tym wypadku, co było wcześniej, jest mało sensowne, tak, bo tak, czas tak. należy do tej przestrzeni, to nie jest liniowe to doświadczanie. Nie? I wchodzisz tutaj, z tego, co, czego ja doświadczałem, czy to, tego, co widzę, to jest tak, że generalnie sobie wybierasz, nie? Gdzie wchodzisz do tego świata, mhm. w jakich czasach, co mniej więcej będziesz robić. Jakby z pewnej perspektywy, w pewien sposób jest to wszystko już z góry, wiesz, jakby zaplanowane, co będzie, mhm. nie? Jesteś w pełni świadomy tego, do czego się wysyłasz, nie? Mhm. Tylko o tym nie pamiętasz, nie? Znaczy masz pewną mapę, jak, mhm. jak wyklarujesz gdzieś tam swoją intuicję, to bardziej nawet idąc w jakichś kierunkach, na przykład o numerologii mhm. i takich rzeczy, nie, oni bardziej tłumaczą, że masz pewną mapę, tak jak wejdzie się w ogóle w świat ezoteryczny, oni mówią, że świat ci pokazuje, w którą stronę wieje wiatr, ale ty jesteś mhm. świadomy i możesz podejmować decyzję, czy idziesz z wiatrem, czy na przykład pod wiatr. Znowu zależy, z jakiego poziomu patrzysz, nie? Z pewnego poziomu nie do końca uważam, żeśmy mieli wolną wolę, z kolei z wyższej perspektywy jak najbardziej mamy, tylko że to mhm. się w sposób pośredni, długi temat i dość ciężki, nie? Natomiast wiesz, idąc za tym dalej, wchodzisz sobie tutaj, i masz do zrobienia, do doświadczenia po mhm. prostu, nie? Pewne rzeczy. Nic więcej tu nie jest do zrobienia. Mhm. To jest doświadczenie. A za doświadczeniem kryje się bardzo prosta rzecz. Rozpoznajesz dzięki tym wszystkim doświadczeniom, czym naprawdę jesteś, a czym nie jesteś. Mhm. To, czym nie jesteś, jest ci potrzebne, bo to wywołuje ból i tarcie i cierpienie. Natomiast ból, tarcie i cierpienie sprawia, że potrzebujesz coś z tym zrobić, więc zaglądasz głębiej w siebie albo szukasz rozwiązania, mhm. nie? Więc wszystko to, czym nie jesteś, transformujesz, nie? Na swoją korzyść, żeby po prostu poznawać siebie jeszcze lepiej. I teraz im lepsze masz zrozumienie siebie, tym lepiej jesteś w stanie wyrażać siebie poprzez swoje życie. I to, co robisz w życiu, twój projekt, niezależnie od tego, czy to jest biznes, czy to jest medytowanie całe życie w lesie, czy to jest cokolwiek, czym się zajmujesz, to jest to twoje jakby płótno do wyrażenia siebie i kolejny bodziec do tego, żeby rozpoznawać siebie na jeszcze głębszym poziomie. To jest tak naprawdę z tej perspektywy bardzo dobrze skonstruowane środowisko do rozwoju, ta nasza rzeczywistość, nie? I to wszystko ma doskonały sens, nie? Jak się na to w ten sposób spojrzy. I to jest tak naprawdę jedyne, co masz tutaj do zrobienia. Coraz głębsze poznawanie siebie, wzrastanie, wiesz, w świadomości, wbierasz to i wracasz, wiesz, w jakiejś tam części myślisz, do siebie. Myślisz, że wierzysz w lekcje karmiczne? Z pewnego poziomu karma istnieje, z pewnego w ogóle nie ma czegoś takiego. Mhm. Wszystko to znaczy? Zależy, na jakim poziomie świadomości jesteś, nie? Mhm.
Ale rozwiń troszeczkę bardziej, bo nie chciałbym zrozumieć jakby, a przynajmniej ludzie, którzy nas oglądają, wyrwą to z kontekstu, więc jakbyś rozwinął mniej więcej jakby co z którego. Dobra, wiesz, bo inaczej. Musimy wejść głębiej, to się nawiesz. Mimo mojego czasu. Jest pewna trudność w rozumieniu tego wszystkiego, bo ja wierzę, że każdy te rzeczy musi zrozumieć na własny sposób. Mhm. Powtórzenie tego, że ja coś powiedziałem, nie zmienia niczego. Tak. Czy tak samo powtórzenie słów jakiejkolwiek osoby, która czegoś doświadczyła, nie zmienia nic. Mhm. Posiadanie koncepcji nie zmienia tak naprawdę nic. Może wbudować mylne przekonanie o tym, że coś się zmienia, ale tak naprawdę to nic nie daje. Nadal jesteś w schemacie. Dopóki nie ruszysz schematu, to będziesz powielać cały czas to samo, tylko z innymi racjonalizacjami, że wcale tak nie jest. Nie? Więc generalnie jedyne to, co wywołuje prawdziwą zmianę i rozwój, to jest doświadczenie rzeczy na fundamentalnym poziomie, czyli poczucie. Nie umysłowe ogarnięcie, tylko poczucie. Wiesz, doświadczenie tego. O kurwa, tak jest. Nie? Więc tak jak ja to widzę, zobacz, jeżeli jest duch, który wysyła cząstkę siebie i to nazywamy sobą tutaj, tak, i duch wie, co robi, nie, to zobacz, jeżeli popatrzysz na to z poziomu reinkarnacyjnego, to zobacz, czym jest karma. Puszczasz do doświadczenia takiego, ono wraca do ciebie i kontynuujesz to doświadczenie, bo masz, wiesz, nowe zrozumienie, ale potrzebujesz jeszcze tego. Czy to jest karma na zasadzie, coś tu zrobiłeś źle? Okej, bo właśnie tu powinniśmy się zrozumieć, bo widzę, że koncept mamy zły, bo faktycznie większość osób myśli karma, to się kojarzy, że spierdoliłem coś kiedyś, nie? I teraz tu muszę odpokutować, nie? No. Natomiast karma, ja patrzę w takim ujęciu, że to jest taki koncept, gdzie przychodzisz tu i ta twoja misja, co masz rozwinąć, nie? Ten taki scenariusz, dlaczego akurat wybrałeś to środowisko, które ma w pewien sposób sprzyjać rozwojowi pewnych konkretnych rzeczy, które masz tu doświadczyć, nie? Że akurat, wiesz, wybrałeś tych, to miejsce, tych rodziców i tak dalej, nie? Więc i ja to nie określiłbym za karę ani nic takiego, tylko bardziej raczej jako taki lekcja karmiczna, czyli co ja sobie zaplanowałem na to wejście tutaj. Ale wiesz, z perspektywy człowieka mało świadomego, to jest jak za karę, to o czym mówię. To może być traktowane, dlatego mówię zawsze... Człowiek wszystko cię traktuje jak za karę. Te wszystkie koncepty duchowe, one wszystkie powinny mieć postawione, zależy kto patrzy i zależy kto pyta. Bo to właśnie o to chodzi, że z jednego poziomu coś jest, innego nie jest. Tak. I jednocześnie nie ma tu sprzeczności, nie? Człowiek, który jest w trybie przetrwania, nie? Którego główna motywacja to jest lęk i próba przetrwania rzeczywistości, karmę będzie odczytywał jako właśnie kij i marchewka, nie? Kara i nagroda. I z jego poziomu to jest rzeczywistość i ma całkowitą rację. Tak. Ale na przykład z poziomu wyższej świadomości, z poziomu wyższego ja czy ducha, w ogóle nie ma czegoś takiego, kurwa, jak karma, wiesz, jaka karma. Tak. No po prostu tu mam doświadczenie, tu mam, a jak już to rozumiem, to zróbmy to, nie? Z dołu to wygląda jak przejebane. Z góry to wygląda jak okej, no po prostu jeszcze raz spróbujmy, albo może tak, a może tak. Nie? A jeszcze dodatkowo jajca się robią, jak sobie zdasz sprawę, że ta wyższy poziom tej świadomości, o którym mówimy, to co nazywam roboczo duchem, to nie jest w czasie. No nie? Tak. Więc wiesz, te doświadczenia się nie dzieją liniowo jeden po drugim, tylko dzieją się jakby jeden po drugim, ale też równolegle. Jeszcze w kilku innych wymiarach, nie? Więc wiesz, zależy, z której strony na to patrzysz, nie? No a ty jak zacząłeś w ogóle wchodzić w te koncepty wszystkie, bo zakładam, że to się nie stało od razu, bo jak każdy z nas był uwięziony w swoich właśnie różnych przejściach, doznaniach, lękach i tak dalej, to co odkryłeś? Jezu, jakie ogólne pytanie. Tak, ale chodzi o to, bardziej, wiesz, na samym początku, jakbyśmy przeszli timeline tego, nie? Bo to nie jest tak, że wiesz, że wchodzisz w coś
i nie wiem, odkrywasz Amerykę, tylko najpierw wiesz, wierzchnia warstwa, potem wchodzisz w świat i widzisz, spotkasz murzynów. Nie? Wierzchnia warstwa to jest przede wszystkim natura, wiesz, działania umysłu, nie? Zdanie sobie z tego sprawy, że to nie jest tak, że to, co masz w życiu, to jest wynik twoich świadomych decyzji, tego, jak bardzo chcesz, tylko wynik działania, w większości wynik działania podświadomych programów, nie? Pewnych automatyzmów, które po prostu się, wiesz, dzieją. I co więcej, jeżeli masz odpowiednie natężenie emocji, nie, no to automatyzmy przejmują całkowitą kontrolę i nie ma na to mocnych. Nie? No tak. Czyli wiesz, właśnie pierwszy taki krok, rozpoznanie, czym jestem, a czym nie jestem. Nie? Co jest moje, co nie jest moje. Co jest moje, co nie jest moje. Ogromnym szokiem na przykład było dla mnie odkrycie w czasie, wiesz, pracy w transie, że tak naprawdę osobą, która jest niepewna siebie, to jest mój ojciec, a nie ja. Nie, że wiesz, ten twardy tak, że ten twardy facet, nie, tak naprawdę robi ten wizerunek dlatego, bo w środku wcale się nie czuje pewnie. I co więcej, doświadczyłem nawet tego, dlaczego on się czuje, wiesz, niepewnie. Dlatego, że przed nim była postawiona zbyt duża odpowiedzialność, kiedy był dzieckiem. I bezwiednie robi to samo mi, bo po prostu inaczej nie umie, bo to jest bezpieczne, bo to jest znane, może być przejebane, ale wiesz, czego się spodziewać. I że wiesz, chcąc być inny, powiela dokładnie to samo, czego doświadczył, czyli niczego nie zmienia. I nawet tego nie wie. I to takie, wiesz, bło. I zaczynasz potem widzieć u siebie te rzeczy, nie? Gdzie myślisz, że coś robisz inaczej, ale robisz dokładnie, wiesz, powielasz schemat. A jeżeli się będziesz cofać dalej, to wiesz, mój ojciec był taki, bo jego ojciec był jakiś, a jego ojciec był jakiś, bo też miał ojca i tak dalej. My tak się cofniemy do Adama i Ewy. Tak, tak, tak. Nie? Że to w ogóle nie chodzi tutaj o szukanie, wiesz, winnych, nie? Czy ty tylko chodzi o zrozumienie schematu i to się właśnie, wiesz, komponuje z tym, co mówię, że wiesz, jedyne, co tu masz, to jest rozpoznawanie siebie, nie? Jak to wszystko działa. I branie odpowiedzialności też za siebie, nie? No wiesz, im więcej rozumiesz, tym większy luz masz, nie, w tym wszystkim, tym zupełnie inaczej podchodzisz do całej rzeczywistości i co więcej, wszystko przychodzi dużo łatwiej, nie? Także to był taki krok, nie? Zrozumienie, jak działa umysł, że to jest po prostu zestaw automatyzmów i że na tym, wiesz, poziomie podświadomym po prostu funkcjonują setki tysięcy programów, które polegają na prostym mechanizmie akcja i reakcja. I na dany bodziec jest zakodowana reakcja w postaci punktu odniesienia, czyli jakiegoś wspomnienia z przeszłości. Tak, tak, tak. Nie. No ale teraz wracam dalej, nie, bo ten poziom duchowy też pewnie wtedy jakoś tak bardziej się odkrywał w tobie. Ten twój koncept się rodził na to wszystko. Więc teraz jakbyś to ocenił z tego poziomu, nie? Czy wiesz, ten rozwój duchowy się zaczął tak naprawdę w momencie, w którym doszedłem do ściany z logicznym myśleniem, nie? W zasadzie, wiesz, jestem w pewnym punkcie i tu nie ma nic dalej, a nadal nie mam sensu, nie? I jedyny sposób, żeby pewne rzeczy wyjaśnić, to jest wskoczenie na chwilę w stronę, wiesz, mistyki czy ezoteryki. I jak się pożyczy parę koncepcji, to możesz iść dalej z logiką, nie? Tak, że wiesz, są dziury. Nie? W takim, wiesz, rozumowym, czysto materialnym podejściu, gdzie się po prostu pewne modele nie kleją. To jest tak samo jak z tą, wiesz, galaktyką, nie? Wszystko jest git, zasady fizyki, kurwa, mamy, one działają, pozwalają nam robić zajebiste rzeczy, tylko że się nieodpowiednio szybko ta galaktyka kręci, tam czegoś brakuje. Więc dostawmy tam, wiesz, kurwa, ciemną materię, czymkolwiek ona jest i już się klei, nie? To jest to samo, nie? I tak właśnie zacząłem, wiesz, romansować z tym, bo wiesz, jakby rozwój duchowy sam w sobie nie był dla mnie niczym nowym. Jako, wiesz, nastolatek się mocno wkręciłem w okultyzm, tego typu rzeczy, nie? Ten taki, wiesz, europejski okultyzm, czyli to wszystko to, co bazowało, wiesz, na systemie chrześcijańskim, różnego rodzaju, wiesz, chrześcijańskim i hebrajskim, nie? Czyli, wiesz, kabała, demonologię i tak dalej. Ja, wiesz, ja to wszystko czytałem, ale tego nie praktykowałem, nie? I nawet nie do końca wierzyłem, że tak jest i zastanawiałem się, jak to jest, że ludzie potrafili poświęcić całe swoje życie w studiowaniu takich ksiąg, pracy z tymi energiami, skoro tego nie ma. Tak, no. Kurwa, jak tego nie ma, to co, to byli idioci? No przecież wiesz, czytam i nie widzę, żeby to był idiota, nie? To jest inteligentny człowiek, naprawdę, kurde, myślący mega głęboko. Czemu oni się tym wszystkim zajmują? I wiesz, poznawałem systemy, poznawałem różne tradycje, poznawałem potem też różne mitologie.
Więc jak mi się gdzieś tam zaczęły otwierać klapki na trochę inne zrozumienie, to ja już ten cały system teoretyczny miałem wgrany w głowę i nagle mi się zaczęły łączyć kropki, nie? Wiesz, że rzeczy, o których piszą w tych systemach, one po prostu nie są napisane wprost. I to nawet nie chodzi o to, że one są intencyjnie napisane nie wprost, żeby utrudnić komuś sprawę, tylko o tych tematach nie da się wprost pisać, bo one wychodzą poza umysł i to jest i tak ogromny, wiesz, jakby wysiłek tych ludzi, że starali się za pomocą pewnych metafor oddać istotę pewnych, wiesz, zjawisk czy pewnych wglądów, które możesz mieć, nie? I nagle się okazuje, że wiesz, że te różne, wiesz, historie, mity i tak dalej, one wcale nie są tak oderwane od rzeczywistości i że to nie są po prostu bajki, które tłumaczą, wiesz, zjawiska, których prymitywni ludzie kiedyś nie rozumieli, bo nie mieli wielkiej nauki, tylko tam jest pokodowana w ogóle, wiesz, głębokie zrozumienie na dużo głębszym poziomie, niż docierają liczby, nie? To prawda. Plus jakby tak naprawdę to jest też model tego, jak funkcjonuje to wszystko w nas, w naszej głowie, w jakiś sposób, bo jak się w to człowiek zagłębi, no to też jest tam mnóstwo odpowiedzi i wydaje mi się, że właśnie no, mistycy i osoby właśnie tej działki, oni próbowali to w jakiś sposób rozkodować i teraz głupotą jest nie zaglądać do materiałów, które są gotowe podobno. No ale jakby wracając jeszcze do mojego pytania, a propos twojej duszy, co ty odkryłeś? Ale co dokładnie pytasz? No właśnie, jak wszedłeś i zacząłeś, powiedzmy, taką integrację mentalno-duchową, nie? To czy odkryłeś jakby sens albo to, co twoja dusza chce tu doświadczyć, albo w jaki sposób powinna doświadczać, albo jakieś kierunkowskazy wewnętrzne do ciebie zaczęły docierać w jakiś sposób? Co ci to dało też? Mam spokój, czuję po prostu spokój, bo wiem, że nie mam nic więcej do zrobienia, jak doświadczać samego siebie i wyrażać samego siebie. I nie muszę mieć żadnego konkretnego celu w tym wszystkim. Po prostu być. Bo każda ścieżka, którą obierzesz, jest właściwa. Tutaj nie ma nic więcej do zrobienia. Możesz wybrać cokolwiek i liczy się tylko to, z jakiego poziomu to robisz. Więc aktualnie pracuję z ludźmi, bawię się hipnozą. Buduję z tego duży projekt, bo dzięki temu mam różnego rodzaju bodźce, żeby, wiesz, rozwijać się jeszcze bardziej. No tak. I tyle wystarczy tak naprawdę, nie? Czyli czym, jakbyś zdefiniował sukces dla ciebie, to czym jest? Nie mam pojęcia. A czujesz, że już osiągnęłeś sukces, czy jeszcze nie? Nie wiem, nie rozkminiam tego w ogóle w takich, wiesz, kategoriach, jakby, wiesz, To, co zwykle się kryje pod słowem sukces, to jest wizja zaspokojenia pewnych pragnień, które wynikają z pewnych lęków. Dokładnie. Więc jakby po co to rozkminiać? Nie? Wiesz, sukces jest dość indywidualny, tak jakby społecznie nam się kojarzy w tym, że masz kasę i fajną dupę. Właśnie dlatego do tego zmierzam, albo żeby... teraz to migruje trochę w stronę, masz kasę i masz fajną rodzinę, nie? Teraz bardziej te wartości są boostowane, nie? Dlatego, stary, no ja na przykład do tego dążę, bo i czas. Te słowa nie wybrzmiewają, a ludzie tak naprawdę jedyne, co słyszą i przez to są stymulowani dookoła, to jest jedyne to, że wiesz, że człowiek sukcesu zapierdala od trzeciej w nocy do północy albo do trzeciej w nocy znowu i powinien mieć to, zapominając tak naprawdę, szukając w ogóle na zewnątrz jakiegoś modelu, zamiast szukając tego, co jest w głębi, w głębi w nas i to, co tak naprawdę da nam, to co powiedziałeś, że troszkę te najważniejsze potrzeby zaspokoić, że da nam ten spokój wewnętrzny. To poczucie spokoju i dla jednej osoby być może to będzie po prostu dom, cisza, spokój. Gdzie jest twój dom? Tak mentalnie. Wszędzie. Wszędzie, czyli ty jesteś ogólnie spokojnym, szczęśliwym człowiekiem. Czy wiesz, szczęście to jest stan chwilowy, który, wiesz, łapiesz. Ja bardziej raczej się skupiam na uczuciu spełnienia, czy je mam, czy go nie mam, nie? I uczucie spełnienia dla mnie to jest uczucie połączenia z czymś głębszym, nie? Czy wstąpasz ścieżką serca, czy nie? I to też nie jest coś, że wiesz, któregoś dnia wchodzisz na ścieżkę serca i nią idziesz i już jest git, bo to jest kolejna pułapka myślowa, pułapka myślenia, że gdzieś w jakimś punkcie jest, rozumiesz, taki czas, gdzie masz spokój.
Mhm. To jest w ogóle szalona koncepcja, która znowu wychodzi z lęków. Że w ogóle w coś jest konstant. Tak, to jest z trybu przetrwania, nie? Jakby wiesz, ja w ogóle w tych kategoriach już nie myślę, nie? Więc wiesz, dla mnie to jest lifetime project, który polega tylko i wyłącznie na tym, żeby rozpoznawać to wszystko na jeszcze głębszym poziomie, nie? Żeby rozwijać swoją świadomość, zrozumienie, jeszcze lepiej rozumieć, dlaczego się czuję tak, jak się czuję, czym jestem, czym tak naprawdę nie jestem. Kolejne poziomy się cały czas odsłaniają i to mi daje spokój, bo wiem, że to jest to, co mam do zrobienia, nie? I niezależnie od tego, czym się będę zajmował, to będę robił dokładnie to, bo każda rzecz, którą robię, może być bodźcem do tego, żeby robić właśnie to, nie? Ale już masz takie, że czujesz, że odkryłeś mniej więcej, czym jesteś? No tak, gadamy cały czas o tym, nie? Tak, 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 no jakby z jednej strony tak, nie? Tylko, że... Wiesz, bo to znowu, bo wiesz, pytasz o definicję, nie? Tak, tak. Jakiegoś rodzaju definicji. Ciężko jest mi tutaj, wiesz, definicję ci dać. Ja mogę ci powiedzieć od tej strony. Miałem niesamowity wygląd na jednej z ceremonii, gdzie jechałem z intencją, żeby dowiedzieć się, czym tak naprawdę są sny, nie? Też trochę bardziej myślałem pod kątem tego, żeby zrozumieć, jak opanować świat snu, rozwinąć, wiesz, umiejętność świadomego śnienia i tak dalej, ale w którymś momencie zaczynać. Pojechałem z tą intencją, nie? I teraz rozumiesz, na ceremonii grzyby pokazują mi coś takiego. Jakby miałem dostęp do boskiej świadomości, która kreuje. Mogłem z jej perspektywy doświadczyć tego, o co pytam. I zobaczyłem coś takiego. Tak jak sobie medytujesz, pojawia się w twojej głowie jakaś myśl, nie? I zaczynasz być świadomy tej myśli. Ta myśl istnieje tylko dlatego, bo jesteś jej świadomy. Jeżeli byś nie był świadomy tej myśli, to jest tak, jakby ona nie istniała, nie? Z twojej perspektywy. I zobaczyłem to samo, tylko wyżej. Jakby z perspektywy świadomości Boga, jak w tej boskiej świadomości pojawia się myśl na temat wszechświata, albo inaczej, wszechświat, to co nazywamy wszechświatem, pojawia się w świadomości na takiej samej zasadzie, jak myśl pojawia się w naszym umyśle, nie? I to, co z naszej perspektywy wygląda jak miliardy lat istnienia bezkresnego wszechświata, z perspektywy boskiej świadomości, to jest taka przepływająca właśnie myśl, jak w medytacji. I teraz zobaczyłem moment, w którym pojawia się ta taka pełna świadomość i skupienie na tej myśli, jak cały wszechświat się rozwija, nie? To, co nazywamy, wiesz, ewolucją, nie? Czyli od tego, wiesz, Big Bang, jak to wszystko przybiera formę, którą teraz jest, nie? I to jest tak samo jak właśnie w medytacji skupianie się nad jedną myślą. Ona się zaczyna rozwijać, zaczynasz widzieć jej różne poziomy i tak dalej, pewną głębię, połączenia. I to samo widzę tutaj, wiesz, jak ten cały świat się po prostu rozwija, nie? Jak istnieją w nim istoty fizyczne, istoty niefizyczne, jak tworzymy różnego rodzaju, wiesz, systemy wokół tego, rozumienia, patrzenia na to z różnej perspektywy. Jak, wiesz, jakby ta obserwacja, badanie tej myśli, to jest tak jakby wpuszczanie cząstek siebie do środka tego systemu, żeby zbadały to od każdej strony i z każdego poziomu istnienia. Nie? I energia, która kryje się za tym właśnie badaniem, to jest to, co nazywamy tą energią miłości, która tym wszystkim, wiesz, zarządza, nie? To, co w rozwoju duchowym często się podkreśla, co nie ma nic wspólnego z przytulaniem się, wiesz, czy samoakceptacją, to nie do końca tak działa, nie? I więc z perspektywy tego wglądu, nie? To, czym jestem, to, czym ty jesteś, to jesteś cząstką tej świadomości, która stworzyła to wszystko i wpuściła siebie do środka, żeby zbadać to pod każdym kątem. I to jest jedyne, co masz do zrobienia, nie? Od po prostu, kurwa, w kolejny wszechświat powstał. I wiesz, z pewnego poziomu możesz nazwać to wszystko iluzją, marą, że tego tak naprawdę nie ma, że to jest po prostu sen śniony z innego poziomu, tak samo, wiesz, nieistotny jak sen, który ty śnisz każdej nocy inny wszechświat kreujesz na tej samej zasadzie, nie? Wiesz, można od tej strony spojrzeć, a można też spojrzeć od tej strony, że to jest niesamowity cud całego stworzenia, istnienia i tak naprawdę na tej zasadzie wszyscy są połączeni, wszyscy są cząstkami tego samego, a więc tak naprawdę rozmawiam teraz sam ze sobą na temat samego siebie, nie? Też można na to tak popatrzeć. Ale wiesz, jakby odpowiedzi, jak jest na pewno, to ci nie mogę udzielić, nie? Takie wglądy miałem. Wydaje mi się to być sensowne i pozwala mi to żyć w sposób generalnie raczej spokojny, bo nigdy dałem nie jest, ja nawet nie próbuję się na takiego kreować, ale generalnie patrząc na moje życie kiedyś, a na moje życie teraz, jestem spokojny,
czuję się spełniony, robię fajne rzeczy, mam dużo wolności w tym wszystkim, jeszcze nie wszystko działa tak, jakbym chciał, ale się to rozwija i ja jestem całkowicie okej z tym, że to się rozwija i że zawsze się będzie rozwijać i że to nie jest jakby, wiesz, i że nie muszę już być uzależniony od jakichś, wiesz, kurwa, czy mam sukces, czy nie mam sukcesu, czy coś tam, że jestem w stanie wyjść poza te, wiesz, w ogóle te wszystkie koncepcje, nie? Że nie muszę się bać i nie muszę też pragnąć szczególnie, wiesz. Lubię na przykład fajne fury, nie? A nie muszę mieć dzisiaj zajebistej fury, nie? Za miesiąc jadę sobie odebrać fajne auto, to jest kolejny, wiesz, przystanek na tym, czego chciałbym doświadczyć, ale wiesz, kiedyś przebierałbym nogami, nie? Wiesz, musiałbym je mieć, żeby ludzie mnie zobaczyli no, w tak, tym, tak, nie? Tak, żeby w końcu poczuć się, wiesz, docenionym w tym wszystkim, nie? A teraz będzie, to będzie. A jak coś się stanie, że nie będzie, będę się czuł tak samo, nie? Wiesz, nie muszę mieć na zaraz, mam luz z tym wszystkim, nie? I to jest na przykład taki, wiesz, wymierny rezultat w tym, co nazywamy rzeczywistością, nie? Jak zaczynasz to widzieć z tej perspektywy, to te wszystkie takie, wiesz, ludzkie, wiesz, pobudki, lęki, kompleksy i tak dalej, one przestają mieć znaczenie. Idąc dalej, nie przejmuję się opinią innych, nie? Nie na zasadzie, że wiesz, chcę to powiedzieć, żeby się lepiej poczuć, tylko kiedy ktoś coś mi na przykład zarzuca albo mnie krytykuje, to ja już nie widzę, wiesz, tego, że ojej, teraz się źle czuję, czemu on tak powiedział, a może ma rację, tylko ja widzę, że to nie chodzi o mnie, tylko widzę program, który to produkuje, nie? W jego rzeczywistości on ma rację, kiedy to mówi, ale on ocenia obraz mnie, który jest stworzony w jego głowie, on nie ocenia mnie, on ocenia wyobrażenie własne na mój temat, które wynika z jego, tak naprawdę, wiesz, programów, nie? W jego percepcji. Więc on nie mówi do mnie, tylko mówi to do siebie, nie? Więc może będzie mu to do czegoś potrzebne, może z tego nie skorzysta, nie ma to znaczenia, ale mnie to nie dotyczy. Nie traktuję tego osobiście, bo widzę, jak to działa, nie? No tak, no wiesz, to jest fajne miejsce do bycia, nie? Gdzie tak. Masz luz i gdzie masz spokój. Wiesz, no bo to o to troszeczkę chodzi, nie? I to też jakby w ogóle ta świadomość jest też takim świetnym mechanizmem, kiedy przychodzą pewnie chwile słabości, bo to nie jest tak, że jesteś konstans, wiesz, na top poziomie i tak dalej, tylko że mimo wszystko wydaje mi się, że kiedy dochodzi do jakiejś słabości organizmów, te nasze lęki, czy jakieś nasze demony i tak dalej, one zawsze będą atakować. To nie jest tak, że, no pewnie, że tak. Oczyściłem się i oto jest. Ale to chodzi o to, jak ty traktujesz kryzys, a nie żeby tych kryzysów nie było. Nie? Jakby wiesz, my sobie skojarzyliśmy kryzys przez pryzmat różnych lęków, oczekiwań i pragnień jako coś złego, jako to, że może mi nie idzie, że nie powinno tak być, a inny to nie ma kryzysu i wiesz, i idzie dalej do przodu, już ma dom i tak dalej. I tak dalej. Jak przychodzi kryzys, to ja wiem, że to jest tylko po to, żeby stanąć krok do tyłu, przewartościować pewne rzeczy, zrozumieć coś w inny sposób i zabrać tą wiedzę i iść dalej, nie? To jest trochę tak budowanie firmy, nie? Jak jesteś w firmie, to nie możesz nią zarządzać, bo nie widzisz całości procesów. Musisz być poza firmą, żeby widzieć ją z góry, nie? I na tym polega tak naprawdę rozwój każdego biznesu. Najpierw ty jesteś firmą, potem jesteś w firmie, otaczasz się ludźmi, a potem z tej firmy musisz wyjść, żeby rozwijać ją jeszcze dalej. I tak samo jest z życiem, nie? I kryzys to jest zwykle sytuacja, która przypomina ci, żebyś wyszedł z życia i popatrzył na nie z boku, bo możesz pewne rzeczy przemyśleć, ustawić i tak dalej, nie? Znowu, to jest tarcie, ból, stagnacja i tak dalej, to są jedynie narzędzia, których potrzebujesz, żeby pamiętać o tym, że masz się rozwijać. Tu się nic więcej nie dzieje. Więc wiesz, to, że boli, to nie znaczy, że jest źle. Cierpienie jest wtedy, kiedy ból nie ma sensu i nie rozumiesz, czemu cię boli. Nie? No a tak, ból jest tylko i wyłącznie jakimś tam, wiesz, jakimś tam bodźcem, nie? W sensie on jest i tyle. Ty nadajesz temu znaczenie. Nie? Tak, no zdecydowanie. A powiedz mi w takim razie, jakby patrząc, bo mówisz, że jakby tam no, rozwijała się nie tylko twoja kariera, ale życie i był taki etap, kiedy było do dupy, nie? Bo były długi alkohol, dragi i tak dalej. To też było pewną przyczyną tego, że gdzieś tam się popieprzył tamten poprzedni projekt? No pewnie, że tak. Okej, okay. Bo to było, no, Barber Brothers byliście jak bracia, tak? I w zasadzie jak się to zakończyło? Znaczy na jakimś tam etapie najpierw Kamil zdecydował, że odchodzi i gdzieś tam z Wojtkiem Prokopowiczem zaczęli działać. Stworzyli GFP, bo tak to się nazywało, Global System Patterns. Ja potem dalej to z Tadeuszem ciągnąłem, ale wiesz, namnażające się konflikty i
że tak powiem, rozbieżna wizja co do tego, jak należy to wszystko prowadzić, plus problemy finansowe sprawiły, że któregoś dnia powiedziałem, słuchaj, odchodzę, nie? Wszystkie wiesz, rzeczy, które są na moje nazwisko, biorę i będę je spłacał. Nie mam żadnych roszczeń co do projektu. Zostawiam całą markę. Używajcie tego w jakimkolwiek składzie, chcecie tego używać. Mhm. Ja już z tego nie będę korzystał i liczę na to, że to będzie dobre rozstanie, nie? Mhm. Okazało się, że nie było. W detale tutaj nie musimy wchodzić. Ale tak to wyglądało, nie? Ale już później nie było jakby czegoś takiego, że te relacje próbowaliście jakoś pogodzić albo przynajmniej... Znaczy ja nie próbowałem i w moją stronę też żadne ruchy nie były. Mhm. Czyli każdy po prostu... Wręcz przeciwnie, przez jakiś czas byłem persona non grata, ale po jakimś tam czasie zawodnicy też się, wiesz, poskładali do kupy, co się tak naprawdę, wiesz, wydarzyło, nie? No powiedz mi, a teraz, jeżeli chodzi o ten w ogóle branżę, to jeszcze jakąś styczność masz? Coś robisz? Znaczy inaczej, zgłaszają się czasami do mnie, nie? Trójboiści. No bo właśnie... Czy kulturyści. Wiesz, pod kątem treningowym, czy pod kątem treningu mentalnego? Znaczy nie, treningowo już nic nie robię, wiesz, tak naprawdę od paru lat dobrych już w ogóle nie pisałem żadnych planów treningowych, nawet, wiesz, ostatnie 2 czy 3 lata w Barbell i tak się zajmowałem tylko mentalem i gdzieś tam, wiesz, stroną biznesową, projektu, marketingiem i tak dalej. Zgłaszają się, po tematy mentalne i tak naprawdę mnóstwo sportowców dzisiaj ma głównie problem z odżywianiem, nie? Wiesz, różne kompulsywne napady, obżerania i tak dalej, to są takie tematy, które bardzo często ze sportowcami robię, plus kwestia, wiesz, stresu, presji, a to jest to samo, co, wiesz, w biznesie, nie? To tak naprawdę nie chodzi o to, czy tego dostaniesz, tylko kiedy, nie? Czyli, wiesz, zawodnik zaczyna robić jakieś wyższe wyniki niż robił, wchodzi na jakiś inny, wiesz, poziom tego wszystkiego i odpalają się jakieś, wiesz, programy, jakieś lęki, jakieś zmęczenie chroniczne, jakieś, wiesz, nawracające kontuzje i tak dalej, wszystkie tego typu tematy, nie? I my to po prostu, wiesz, ogarniamy, żeby tego nie było i lecimy dalej, nie? Jakbyś miał wspomnieć jakiś z najcięższych case'ów, jakie ci się w życiu trafił? Nie ma case'ów ciężkich i lekkich, nie? Bo to jest, wiesz... To, co z twojej perspektywy może być lekkie, a drugie ciężkie, to z perspektywy tej osoby, którą możesz ocenić jako lekką, to z jej perspektywy to jest coś ciężkiego na nie, przykład. Ale nie, ale chodzi o to, że wiesz, często jesteś razem w tym procesie, nie? Przechodzicie go razem, bo zakładam, że nie kończy się raczej na jednym spotkaniu i koniec. Różnie. Czasami tematy da radę ogarnąć jednym spotkaniem, czasami nie. Najczęściej zaczynam po prostu od jednego spotkania i się po 2-3 tygodniach dzwoniamy lub spisujemy i gadamy, jak to działa, nie? Że miałem wiele case'ów, gdzie jedna sesja rozwiązywała cały problem, ale wiesz, no w swoim życiu nie będziesz miał tylko jednego problemu, nie? No, zgadza się, nie? Ale wiesz, jakby wyizolujemy sobie pewien schemat, to czasami można to jedną sesją rozwiązać, czasami trzeba trochę dłużej popracować, nie? No wiesz, no najcięższe rzeczy, wiesz, z mojej perspektywy nie ma ciężkie czy lekkie, bo dla mnie, wiesz, każda osoba jest dokładnie tym samym, nie? Inaczej tak samo do tego podchodzę, ale z perspektywy osób, z którymi pracowałem, czyli z drugiej strony, podejrzewam, że najcięższe case'y były takie, gdzie, wiesz, w przeszłości było na przykład molestowanie, nadużycia seksualne, oglądanie śmierci bliskich, tego typu rzeczy są zwykle najcięższe do przeżycia, nie? Czy do przerobienia. Czy też, wiesz, do przeprowadzenia przez nie, nie? A zderzyłeś się z czymś takim, że musiałeś powiedzieć, że dobra, to nie jest ten moment, że potrzebujesz, nie wiem, pomocy farmakologii, psychiatry i tak dalej? Tak, raz. Okej. I ta osoba jakby wzięła to sobie do serca, tak naprawdę? Znaczy powiedziałem, słuchaj, nie umiem cię tutaj poprowadzić. Jak wygląda taki model pracy z tobą? Najpierw się zawsze zajmujemy blokadami, nie? Czyli tym, co cię blokuje przed działaniem. Weźmy sobie jakiś konkretny przykład. Powiedzmy, że trafia sportowiec i sportowiec ma problem z tym, że pojawił się spadek po prostu motywacji, czy wieczne zmęczenie, odkładanie na później, wie, że może więcej, ale przestał z jakichś powodów robić, nie? Więc to, od czego zaczynamy, to jest znalezienie przyczyny, dla której pojawił się ten stan, bo on się nie pojawił dla ja i nie pojawił się też po to, żeby mu usrać życie, tylko dlatego, że umysł próbuje go przed czymś bronić, nie?
lub ją przed czymś bronić. Najczęściej to są tematy związane z poczuciem własnej wartości, a szczególnie z naruszeniem gdzieś tam poczucia własnej wartości, czyli w myśl zasady, że masz takie rezultaty w swoim życiu, na jakie pozwala ci twój wewnętrzny obraz siebie, nie? I to właśnie jest ten moment, gdzie zawodnik robi większe wyniki, jest więcej presji, jest więcej oczekiwań i przestaje sobie z tym radzić. Więc pierwsze, co robimy, to jest regresja, czyli chcemy znaleźć przyczynę, dla których jest ten zestaw emocji, który jest dzisiaj. I tam jest zawsze kilkanaście różnych wspomnień, które składają się na stan obecny, które musimy po kolei przepracować. Bo problem tu polega na tym, że umysł, wiesz, uczy się pewnego schematu z perspektywy poziomu świadomości dziecka, a nie dorosłego, i potem powiela ten schemat. Okay. Bo żeby schemat został nadpisany, to potrzebuje silniejszej emocji niż ta, która zaprogramowała schemat, co się rzadko dzieje w życiu dorosłym, bo jako dzieci dużo mocniej to przechodzimy, nie? Więc musimy się po prostu cofnąć do tego zapisu wspomnień, zrozumieć, co tak naprawdę się za tym wszystkim kryje i zmienić rozumienie tego schematu, albo pokazać umysłowi, że już nie jesteś dzieckiem, już masz inne możliwości, inną świadomość, albo po prostu poprzekładać to technicznie w inny sposób, nie? Dzięki czemu zmienia się myślenie, nie? Bo myślenie działa w prosty sposób. Jest bodziec, podświadomość przeszukuje bibliotekę wspomnień, aha, tu mam coś podobnego, z tego wynika, że mam się zachować tak, a tak, i masz reakcję w postaci emocji, które sprawiają, że się zachowujesz w jakiś sposób. Więc jeżeli my zmienimy punkt odniesienia, to następnym razem przy danym bodźcu będziesz miał inną reakcję. Nie? No, zgadza się. O to chodzi. Tak naprawdę w całej zabawie. A najczęściej to się opiera na tym, że trzeba zobaczyć, że nie chodziło wcale o to, o co myślałeś, że chodziło. Mhm. Przykład z dzisiaj, bardzo ciekawy. Trafił do mnie, wiesz, facet, który bardzo mocno się stresował, po prostu zauważył, że bardzo się boi oceny, bardzo mu zależy na tym, żeby mieć uznanie, i po prostu na przykład kwestia rozmowy z klientem jest dla niego tak straszna, że już na przykład paru klientów bardzo dobrze płacących stracił, kiedy trzeba było z nimi zrobić call, bo wiesz, przestać pisać maile, a w końcu się spotkać na żywo czy na wideokonferencji. No to mamy problem, nie? I zaczęliśmy szukać, co się wydarzyło w jego podświadomości. I trafiliśmy na początku na wspomnienie, jak potrzebował uznania brata i bardzo chciał być taki jak starszy brat, nie? Tylko że jak zrobiliśmy jeszcze 5 kroków do tyłu na kolejne, coraz wcześniejsze wspomnienia, to trafiliśmy do takiego naprawdę bardzo wczesnego, gdzie było dokładnie na odwrót. On jako mały berbeć był tak zaaferowany zabawą ze swoimi rówieśnikami, że w ogóle nie zauważył, że brat czuje się wyalienowany, w sensie, że czuje, że stracił połączenie ze swoim młodszym braciszkiem, nie? I to, kurwa, wyewoluowało w schemat obronny u brata na zasadzie ego, okej, to ja teraz będę niezależny od ciebie. I ten mały, zupełnie nieświadomy, co się dzieje, zaczął czuć, że traci brata i że nie jest nieważny dla brata. I to urodziło w nim, rozumiesz, te wszystkie lęki przed oceną, potrzebę akceptacji, potrzebę uznania i tak dalej, co wyewoluowało do sytuacji w jego życiu dorosłym, wiesz, między innymi z klientami i po prostu paraliż w biznesie. Natomiast jego brat, generalnie jego historia potoczyła się dość nieciekawie, było właśnie dużo różnych, wiesz, problemów z prawem, dragów, alkoholu i tak dalej, generalnie odcięcie od rodziny, nie? I teraz, wiesz, on dopiero to zrozumiał na sesji, że tak naprawdę zaczęło się od niego, od zupełnie nieświadomego działania, i to działanie sprowokowało reakcję, która wywołała u niego programy. I dopiero właśnie jak rozumiesz, jak to działa i to wszystko poustawiasz, to możemy mówić o głębokiej, prawdziwej zmianie. Tak, więc my najpierw tą robotę chcemy zrobić i jak mamy zrobioną tą robotę, to możemy przystąpić do tego, żeby podkręcać pewien skill, to co gadaliśmy na początku, żeby wesprzeć trening, nie? I tutaj mamy całą, wiesz, jakby pulę narzędzi. Od rzeczy, które są, wiesz, takim codziennym treningiem mentalnym, przez, wiesz, wizualizacje, które programują twój umysł, żeby iść w danym kierunku, po, wiesz, budowanie różnych podosobowości, w które się możesz wcielać, żeby mieć po prostu przygotowaną, jakby, wiesz, zestaw emocji i schematów na daną sytuację, na daną okazję, nie? Tylko gotową postać, w którą się wcielasz, nie? Więc tak to wygląda i to jest zawsze indywidualne, bo jedna osoba potrzebuje dużo więcej tego, wiesz,
etapu czyszczenia, a druga potrzebuje go dużo mniej, a bardziej na przykład potrzebuje, często też się tak zdarza, że po prostu potrzebuje rozmowy, nie? No nie, to się zgadza, to na pewno się potrzebuje rozmowy i też wydaje mi się, że kluczowym rolą też w tym treningu mentalnym jest coś takiego jak zarządzanie środowiskiem tej osoby, które będzie wspierające też tą jego zmianę, tak? Tak, ale wiesz, to... Nie zawsze się da. To jest też, wiesz, to jest jedna z tych części generalnie psychologii, w którą ja się nie do końca zgadzam. Są takie dwie główne rzeczy, które stały się szlagierami w rozwoju osobistym, a ja uważam, że to w ogóle jest bez sensu, nie? To jest po pierwsze strefa komfortu. Uważam, że nie ma czegoś takiego jak strefa komfortu. No nie ma. Bo nie wiem, co jest komfortowego w siedzeniu na kanapie i czuciu, że marnujesz sobie życie. To nie jest wcale komfortowe. Wiesz, wszystko zależy, znowu definicja, nie? I bardziej wierzę w to, że jest coś takiego jak strefa bezpieczeństwa, która wyznacza po prostu zakres twoich możliwości, ale to w ogóle inny temat. I drugie to jest właśnie to środowisko, nie? To jest połączone też w ogóle z tym tematem nawyków, nie? Czyli wiesz, to z czym się zwykle spotykasz, to masz takie stwierdzenie, że jesteś, wiesz, wypadkową pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu, że jeżeli chcesz się rozwijać, to musisz zadbać o środowisko, wróć. Środowisko, w którym jesteś, jest konsekwencją ciebie. No. Jeżeli chcesz zmienić środowisko, to zmień siebie. Tak. To jest tak samo jak z nawykami. Nawyki są konsekwencją tego, kim jesteś. Jeżeli chcesz zmienić nawyki, to zmień siebie tak, żeby nawyki były konsekwencją tego, kim jesteś. Zmiana siebie poprzez zmianę nawyków jest drogą od dupy strony i dookoła. Tak samo jak zmiana siebie poprzez zmianę środowiska. Wiesz, pokażę ci to w przykładu w autopsji, nie? Dzisiaj w moim środowisku są naprawdę same zajebiste osoby, nie? Mam na przykład Marka, Piotra Piasków i Basię, to jest, wiesz, są moi mentorzy biznesowi, to są ludzie, o których zawsze marzyłem, żeby ich mieć wokół siebie na przykład, nie? Mam moich dwóch nauczycieli dodatkowych, z którymi, wiesz, pracuję nad tematami, wiesz, hipnozy, szamanizmu i tak dalej. To są ludzie, z których zawsze chciałem mieć w swoim życiu, ale nie mogłem ich znaleźć. I jak zacząłem poznawać tych ludzi, nie? Jak zacząłem z nimi żyć, to się złapałem na tym, że gdybym ich poznał wcześniej, to nigdy by między nami nie zaiskrzyło i nie staliby się moim środowiskiem, bo czułbym się wobec nich niedostatecznie dobry, za bardzo bym się czuł, że czegoś mi brakuje, krępowałbym się przed nimi i tak dalej. Dopiero kiedy byś nie skorzystał z tego, nie? W ogóle bym z tego nie skorzystał. Dopiero kiedy ja te rzeczy w sobie przerobiłem, to po pierwsze zacząłem się czuć dobrze w towarzystwie takich ludzi, a po drugie stałem się atrakcyjny dla tych ludzi. I nie dlatego, że wiesz, że jestem lepszy czy gorszy, tylko dlatego, że sam zacząłem się traktować z większą miłością. Rozumiesz, o co chodzi? Ludzie cię traktują tak, jak ty sam siebie wewnętrznie traktujesz. Jest to spójne z tym, jakie masz wewnętrzne zdanie na swój temat. Jeżeli ja się czułem jak śmieć, to w oczach innych ludzi byłem, kurwa, śmieciem. Chyba, że ktoś się czuł jeszcze większym śmieciem niż ja, to byłem w jego oczach bohaterem. Tak to działa. Każdy ma swój wszechświat, nie? No tak, ale... wyznaczony bańką własnej percepcji. Tylko więc... zobacz, tym środowiskiem ty musisz zarządzać, nie? W sensie, że jak, wiesz, masz problemy, nie wiem, z żarciem, jakieś kompulsywne obżeranie, to jak w swoim środowisku masz osobę, która, wiesz, jakby masz dom zapełniony chipsami i innymi rzeczami, no to jest ci ciężko. Niekoniecznie. Bo ty jesteś w momencie, no ale wiesz, weźmy pod uwagę osoby, które są naprawdę, wiesz, w trudnej sytuacji i startują z poziomu bardzo słabego, nie? Czyli, wiesz, no, ona potrzebuje coś pozarządzać w tym środowisku albo, wiesz, mieć wpływ na to, żeby coś delikatnie się zmieniło, żeby na moment to środowisko było wspierające. W pewnym sensie tak, inaczej, tu się wiem, o co ci chodzi, nie? Natomiast uważam, że łatwiej jest zmienić siebie, niż zmienić środowisko. Tak, tylko że nie zmienisz siebie, wiesz, nie zrobisz siebie od razu koksa. Od razu nie. Tylko, że wiesz, ale od czegoś trzeba wyjść. Jak wiesz, jak to robić, to moim zdaniem jest łatwiej zmienić siebie, niż zmieniać środowisko. Szybciej się zmieni środowisko, jak zmienisz siebie, nie? Bo wiesz, nawet jeżeli chodzi o bodźce, nie? Podzielę się znowu przykładem w autopsji. Kiedyś, jak pracowałem na przykład ze stymulantami, nie? I chciałem to przepracować za pomocą hipnozy. W tamtym momencie byłem od 3 miesięcy non-stop na amfetaminie. Ja nie waliłem, wiesz, fety w taki sposób, że chodziłem wykręcony, tylko traktowałem to jako kawę, nie? Wiesz, rano wstawałem,
po południu, żeby cały czas być, wiesz, na obrotach. Zresztą, wiesz, po paru dniach już nie czujesz, że to robisz, czujesz, jak tego nie robisz. Ja normalnie chodziłem spać, normalnie wstawałem rano i tak dalej, ale stymulowałem się przez 3 miesiące bez przerwy do momentu sesji, kiedy miałem właśnie to zrobić z tym temat. Mhm. I jeszcze przed wejściem na sesję rąbałem ścieżkę w kiblu. Poszedłem na tą sesję, wtedy dopiero cokolwiek zaczynałem się tego uczyć, nie? I chciałem zobaczyć, jak naprawdę to jest, wiesz, to narzędzie potężne, czy to może na przykład rozwiązać taki problem. Więc specjalnie też to prowokowałem i podkręcałem. Mhm. Zrobiliśmy robotę i po wyjściu z sesji nie miałem w ogóle ochoty na to, nie? Mhm. Co więcej, zacząłem to testować. Poszedłem od razu na imprezę, gdzie ludzie walili krechy jedna za drugą. Sam im te kreski sypałem, dzieliłem im i nie miałem najmniejszej ochoty, żeby to zrobić. Tylko masz też model buntownika. Nie, stary, to było dla mnie w ogóle... Ja nie rozumiałem, co tu się dzieje. Bo to nie było tak, że teraz się zaprę i sobie udowodnię, tylko mówię, idę to testować, nie? Zobaczę, czy będę miał choćby cień ochoty. Wchodzę, patrzę na to i mówię, ty, nie mam ochoty. Dziwne. To nie to, że jestem w stanie sobie odmówić, a byłoby zajebiście, tylko nie rozumiem idei, czemu miałbym to zrobić. Znaczy ja cię rozumiem jak najbardziej, nie? Bo wiem, że kiedy, wiesz, przerabiamy różne najgrubsze problemy i pójdziemy od samych podstaw i to się zejdzie, to nagle z ciebie to schodzi, nie? Tylko wracam do tego, że czasami mamy to, że w międzyczasie mamy nabudowane też różne inne rzeczy, które sprawiają, że w jakiś sposób jesteśmy silni, nie? A niektórzy są takimi bardzo słabymi osobowościami na wielu kwestiach, nie? I oni często potrzebują, no bo to znowu jest, to zależy, nie? Od przypadku, bo jeden będzie cyk i wchodzisz i jakby zmieniasz rzeczywistość, a drugi będzie potrzebował na chwilę w skrajnych przypadkach. To jest tak jak, wiesz, osoba chora psychicznie potrzebuje na chwilę, by zostać zamknięta do szpitala po to, żeby na chwilę wszystkie bodźce odciąć, żeby ona opadła, żeby układ nerwowy się trochę wyregulował i żeby mogła się zaadaptować do rzeczywistości jeszcze raz, albo spojrzeć na nią z innej perspektywy. Więc dobre tematy się tutaj rozkręciły, ale już tam chłopy nam migają, że generalnie kończy się tutaj taśma, więc myślę, że jeszcze kiedyś będzie okazja tutaj pogadać. Dajcie znać w komentarzach, które tematy powinniśmy bardziej rozwijać, to są tematy bardziej ze strefy psychy, czy bardziej ze strefy szamanizmu, okultyzmu i innych takich rzeczy, więc... Fun fact polega na tym, że to jest to samo. No dokładnie, ale każdy woli swoją metaforę, więc dajcie znać, które metafory wy lubicie i myślę, że będzie na to okazja, żeby tutaj powspominać. Dzięki, Paweł. Dziękuję również. Miło się było poznać. Bardzo miło było. Pierwszym razem. Nie wiem nawet, kiedy czas minął. No. Także dzięki za możliwość. I tu się dopiero rozkręciło to wszystko. Więc fajnie. Możemy tak do rana pogadać, nie? Tak, tylko pytanie, czy będzie ktoś, kto będzie słuchał tak długo. Tak, no ale widzisz, bo to jest, mi się wydaje, że to jest ten temat, że ludzie się boją eksplorować świat i różne jego perspektywy. A to chodzi o zarządzanie perspektywami, ale żeby zarządzać perspektywami, musisz mieć wgląd do różnych perspektyw. No o tym to możemy dobry temat rozkręcić, bo to bardzo długo rozpoznawałem i na bardzo głębokim poziomie, dlaczego ludzie się boją. Ogólnie o lęku to możemy dużo porozmawiać, nie? No, także... To nie o tych, wiesz, nie ze szlagierami, nie? Tak, no ogólnie jak to za pierwszym spotkaniem jest... Na razie sobie gadamy trochę populistycznie, trochę truizmami, ale widzę, że fajnie było. No, to jest, można by było powiedzieć, i ty, i ja pracujemy z jednej strony, można powiedzieć, konwencjonalnymi metodami, ale z drugiej strony okazuje się, że gdzieś tam głębiej. To jest tak samo pewnie masz tak, że jak prowadzisz różne rzeczy, to jak już ta intuicja ci się rozkręciła, to widzisz już zawczasu dużo więcej niż cokolwiek, nie? I to się wszystko... klaruję. Dobra, chodźmy zgrać materiał. Pozdro. Pozdro.